a patronami i patronkami imiennymi odcinka są Leszek Frankowski, Grzegorz Kryc, Lepszy niż nic, Miś Misiowa i Misio Junior, Justyna Mazur-Kudelska, Tomasz Kopoczyński, Grzegorz Borowski, Marcin Dziedziński z podcastu Chodź na słówko, medytacje na stres i lepszy sen, Sylwia Trzepizur, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Event Król Julian Copywritingu, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Szymon Eustachy, Maciek z krótkiego podcastu o kinie filmawki. Paweł Maciejewski. Julia Druszcz. Marcelina Zawisza. Mietczyński. Kasper Kopeć. Łukasz Maciejewski. Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce. Piesek Szuwarek i jego ludzie. Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje. Zofia Zin. Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka. Radio Gnom.pl, dziki rap z podziemia. Kotek Marszal. Karolina Wielbacka Lamus, Yellow Tapir Films, Studio Animacji 2D, Twingist, Drugie życie książki w ciele plakatu, Marcel Marszałek, Jaczka z Kolumbii, Szymon Jatczak, Mieszko Minkiewicz, Emiot Protur, Wyjazdy Kolarskie oraz Foka i Morszwin. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Podcast Podcast o latach 90. i zerowych. Mateusz, ufo w świdnicy. Co mi powiesz na ten temat? Czy coś się działo? Czy coś było widziane? Czy, prawda, były jakieś porwania albo kontakty bliskie trzeciego stopnia? Widzę, że bardzo szybko zaczynamy rozmawiać o bardzo taniej ekstazy z lat zerowych. <grym> <grym> Ale my nie o tym. Wiesz co? Ja mówiłem już w odcinku halloweenowym, jako że jestem z dwóch miast rodzinnych, niedużych. Jestem podwójnym prowincjuszem, że akurat w drugiej mojej miejscowości, w świebodzicach, była pani, która. Miała podobno płytkę wszczepioną przez kosmitów. Mówiłem o tym w halloweenowym odcinku, także pozdrawiam kolegę Dynie, który został wyleczony wtedy i zaczął być wzorowym uczniem, bo taki był chłopakiem. Natomiast świdnica jest mało, mało ufologiczna. Na pewno sulejówek jest, jest bardziej. No, wiadomo, że były jakieś tam podejrzenia i były zawsze jakieś osoby. W takich małych miejscowościach często się pojawiają osoby, które twierdzą, że coś widziały. W dużych miejscowościach zresztą też, ale tak szczerze, tak swoją drogą, jak się przejrzy. Różne doniesienia dotyczące właśnie bliskich kontaktów, to wychodzi na to, że rolnicy z jakiegoś powodu są, tak. są jakoś tak bardzo często osobami zaangażowanymi w tego, w tego rodzaju rolnicy, rolnicy, farmerzy, no. Pewnie wiesz, no masz raz, że w latach zerowych wszedł ten fenomen związany z, ze znakami na polach, tak, w zbożach, a, a, a dwa, że, no pewnie, jak masz ileś hektarów i coś się rozbije, no to większa szansa na to, że rozbije się na twoich hektarach niż na przykład komuś w bloku, prawda, albo na osiedlu. Więc, więc tak, no a dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że dzisiejszy odcinek to jest odcinek, prawda, o zjawiskach paranormalnych. Nie pierwszy nasz odcinek o takich zjawiskach, dlatego, że wspomniany przez ciebie odcinek halloweenowy, Również traktował o, o, o takich rzeczach, natomiast dzisiaj skupimy się na, na UFO. A dlaczego skupimy się na UFO? Dlatego, że UFO e, było jest tematem wybitnie NT-sowym z mojej perspektywy. To jest rzeczywiście coś, co, co, co było bardzo istotne dla popkultury milenijnej, około milenijnej, co było widziane bardzo często w kioskach polskich, co było widziane bardzo często w telewizji, nie tylko w serialu z archiwum Mix i co było czasami widziane po prostu na niebie, prawda? No bo to się też zdarzało, że ludzie natykali się i robili bardzo niewyraźne zdjęcia UFO, a dzisiaj jakoś tych zdjęć jest trochę mniej, jak już ludzie mają dostęp do wysokojakościowych kamerek, Tak, Tak, zastanawiam jest to, że to jest odwrotnie proporcjonalne, jeżeli chodzi o rozwój technologii, nie? Tak. Że jakoś jak się nagrywało tam po prostu kaszą z jajkiem, to spoko. Podoba mi się zdanie, że, że UFO było, było często widywane w polskich kioskach, mhm. <laughs> kioskarze są tacy straumatyzowani, tam każdy po prostu jakąś sondę ma wszczepioną. No twój weekend tutaj, przy, przylatowali, bo nie ma u nich. Oczywiście. Nie no, masz rację z tym, że to jest bardzo, bardzo mocno 90-sowy temat i że to jest temat jakiś taki agro ze względu na licznych roli Którzy widzieli, również my mamy takie przykłady. Do tego przejdziemy, chociaż od razu mówimy, że to jest pierwsza część, to jest taki podjazd, taki wstęp do. Do tego tematu, UFO, a, a sprawa Polska. No tak to jest z, z tymi rolniczymi terenami. Wiesz, jak się chciałeś pobujać tam przerobionym Oplem kadetem, to też nie jeździłeś po mieście, tylko na jakieś lotnisko opuszczone, prawda? I tam kręciłeś mhm. wtedy bączki w, ty, w tym życie. E, nie, nie, mam, nie mam pojęcia, nie mam, nie mam prawa jazdy. Ale tak, rzeczywiście, to się, to się zgadza, chociaż moglibyśmy tutaj zacząć tak, jak się zaczynało zwykle, wypracowania w e, języka polskiego. Tak na zasadzie, że śmierć stowarzyszyło człowiekowi praktycznie. Od zawsze. No zapodobnie było tak naprawdę z, z kwestią UFO, czyli z kwestią niezidentyfikowanych obiektów latających, no bo tego typu świadectwa, one mają no, długą, długą historię. Trafiliśmy bo bardzo często spędzamy czas nie tylko w takich normalnych bibliotekach, że tam Bartek pójdzie sobie gdzieś tam, nie wiem, do BUW, coś tam, ja do Bejotu i tak dalej, ale też czasami no wędrujemy po średniowiecznych miastach i przeglądamy manuskrypty, prawda, rozmawiamy z mnichami, którzy kaligrafują i tak dalej. No mamy na to czas dzięki Patronite'owi, na którego zapraszamy. Dziękujemy. E, Znaleźliśmy rozmaite takie świadectwa i ryciny, między innymi tego typu obiekty mogły być widziane, o Jezus Maria, w IX wieku we Francji. Tam pojawiły się takie latające statki rzekomo, tylko właśnie, my mówimy o tych latających obiektach, o statkach kosmicznych, ale nie wyobrażamy ich sobie, tak jak się, nie wiem, na zasadzie kurwa, batory płynie, nie? Przez niebo. Ale podobno takie, takie jakieś podania również się pojawiały we Francji. Kotwica spuszczana z niebios i tak dalej, także grubiutko. Norymberga, wiek XVI, jakaś Rycinach. Cholera wie, co to jest, jakieś rozmaite rozbłyski, ale wiadomo, że poszukiwacze jakichś takich niewyjaśnionych zjawisk zakładają czasami, że. Że to może być to, że to nie są po prostu jakieś symboliczne kształty, że to nie chodzi o jakąś zawieruchę, nie wiem, nawałnicę, tylko to na pewno jakaś taka wojna w niebiosach. No, jednym z takich poszukiwaczy był, jak wiecie, z odcinka z trzeciego, o ile się nie mylę, odcinka na temat Mariusza Maxa Kolonki. E, Mariusz był jednym z takich poszukiwaczy, bo przekonywał nas, że e, jeden ze starych, starych obrazów sprzed kilkuset lat, mówię tutaj o obrazie Kriwellego, Zwiastowanie ze świętym Emidiuszem, że on już m, tutaj e, portretuje, Pojawienie się takiego ufo. Chuj, że z tego obiektu, który jest tam na niebie, jakiś taki okrągły, że tam z niego wylatuje promień. Na końcu tego promienia jest Duch Święty. Mariusz nie powie, Bóg ojciec, Mariusz powie nie identyfikowany obiekt latający, więc to też nie jest tak. Oczywiście ta, ta gorączka w latach 90. -tych w sumie tak na marginesie wygasa wtedy tak światowo satanik-panik, to znaczy, no, u nas to dalej jest temat, ale powiedzmy, że Amerykanie już się trochę z tego wycofują, to troszkę jest tak, że w miejsce, jakby, że tę lukę zapełnia po prostu zajawka na UFO, która jest oczywiście wzmagana różnymi tekstami popkultury, o których e, pogadamy, no, więc tego typu e, rzeczy było wcześniej, wcześniej e, mnóstwo, więc oni, ta, ta prawda jest gdzieś tam, ale ona jest gdzieś tam od dawna, Bartek, to nie jest, to nie jest Nowy. Tak, tak, no tutaj wspomniałeś o tym, że, że te statki, które, o, o, o których um, wspominali, prawda, kronikarze i, i, i różne inne osoby, no, to, to były statki rozumiane jako właśnie statki, jako taki Stanisław Sołdek, który, tak. który, który, który prawda, spływa, spływa z nieba, z pomiędzy chmur i, i tam wyrzuca kotwicę. Część z tego rodzaju, prawda, doniesień ze średniowiecza, czy nawet niekiedy i sprzed średniowiecza, to są, to jest jakiś taki folklor, to są legendy, niektóre to są rzeczywiście kroniki, które opisują, że tego i tego dnia wydarzyło się na niebie takie i takie zjawisko, ale one też nie precyzują, co konkretnie się wydarzyło, tylko że były jakieś dziwne błyski, więc to mogło być równie dobrze zjawisko atmosferyczne. A też mogło być po prostu tak, że, że ten czy inny kronikarz no, gdzieś tam trochę naciągnął te prawdy. I o, o tym też, że ilustratorzy tychże kronik potrafili czasami. Rysować dziwne rzeczy, wiedzą chyba wszyscy, którzy, którzy kiedyś widzieli, w jaki sposób, e, prawda, średniowieczni e, europejscy ilustratorzy potrafili rysować zwierzęta, które, m, o których słyszeli tylko, tak. No, nie, nie, nie mogli sobie tam wrzucić rewki z Google'a, tylko, tylko trzeba było po prostu usłyszeć, że. No tutaj, Słoń to jest takie coś, co ma takie podłużne z przodu, duże uszy i chodzi za czterech łapach. Dasz radę? Dasz radę? Dobra, nara. Tak, <laughs> Siema, tak, cześć, tak, hej. Tak, tak. Ja to widziałem jakby co, nie? I, i potem wychodziły rzeczy, które wyglądały Niekiedy nawet trochę jak słoń, ale tylko niekiedy. E, więc tak, więc, więc podchodzenie jakoś bardzo poważnie do, 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 do właśnie do starych kronik, czy, czy, czy właśnie jakieś nadinterpretowanie mm, obrazów, tak, średniowiecznych, czy, czy, czy renesansowych no, ma dość niewiele sensu. Chyba, że ktoś bardzo chce, żeby tam był sens, to wtedy, to wtedy jasne. Wtedy można się, można się w ten sposób bawić. E, no i do, do pewnego momentu rzeczywiście było tak, że. że, że, że mm, Zjawiska tego rodzaju to były. To, to, to nie były jeszcze space saucers, tak? czy tam flying saucers, tak? czy, czy, czyli latające spotki. E, latające spotki pojawi, zaczęły pojawiać się dopiero w okolicy XIX wieku, no chyba, że właśnie ustalimy, że ten że, że Creevelli faktycznie namalował ten spodek, a nie Ducha Świętego, ale, ale, ale raczej nie. Natomiast one zaczęły pojawiać się w XIX wieku. E, być może były jakieś tam doniesienia wcześniej tego rodzaju, ale, ale takim jednym z pierwszych było to z lat 70 XIX stulecia e, z tekstańskiej gazety, która opisywała relację miejscowego, no właśnie, farmera, który zobaczył szybko poruszając się taki niezidentyfikowany obiekt, który wyglądał jak, jak balon. I skąd się w takim razie wziął spodek, skoro ten obiekt miał wyglądać jak balon? No wziął się stąd, że ten, tenże farmer opisał wielkość tego, rozmiar tego, tego obiektu, że z jego perspektywy on był duży jak. nieduży jak spodeczek, tak? No i poszło już do, do, do pracy w ten sposób. Przyjęło się, ale jeszcze się nie do końca spopularyzowało. Spopularyzowało się dopiero jakieś 70 lat później, gdy 32-letni biznesman Kenneth Arnold leciał prywatnym samolotem, jak zrozumiałem tę historię. W każdym razie gdzieś tam sobie leciał i, i, i zauważył eskadrę złożoną z dziwnych, lśniących pojazdów które też były no... Bardzo, bardzo szybkie. I znów Arnold nie opisywał tutaj latających spotków, tylko powiedział, że miały kształt półksiężyców. Ja bym je porównał na podstawie tych rysunków, które sporządzono na podstawie zeznania Arnolda, że to był trochę... On wyglądał jak batarang, nie? W sensie, mm, że, uh -huh. Albo jak znak Batmana na piersi, nie? Były lśniące, były jasne. I skąd się tutaj znowu wzięły spotki? Dlatego, że Arnold użył takiego porównania, że one poruszały się jak spotki skaczące po wodzie, To jest dziwnym porównaniem, <giby> prawda, powiedziawszy, znaczy powiedział, chyba mu chodziło po prostu o kaczkę, kaczka jak się rzuca, nie? W sensie chyba o to chodziło. No i ponieważ ludzie mają tendencję do, do, do upraszczania pewnych rzeczy, media też mają tendencję do upraszczania pewnych, pewnych relacji, o czym jeszcze powiemy raz, pewnie w tym odcinku, to zostały już z nami, prawda, te, te latające spoty. To jest wspaniałe, bo gdyby ten farmer z Teksasu powiedział, że ten obiekt wyglądał jak spodek, że to ma kształt spotka. No to to jest jasne, mhm. że to później zapisuje się w tej masowej wyobraźni, jest powtarzane i lecimy po prostu z tymi spotkami. To było tylko porównanie dotyczące skali, tak jak powiedziałeś. No z jego mhm. perspektywy to było mniej więcej tej wielkości, ale to już weszło, nie? Weszło do zachodniej popkultury, ale wyszło też do naszej popkultury, kultury. No jest taki dosyć popularny obiekt w Katowicach, nie wiem czy widzieliście, to też nie jest jakby hołd dla producentów ceramiki, tylko... Jest to też nawiązanie do jakichś takich sci-fi wyobrażeń. Nie? Gdyby on powiedział po prostu na zasadzie, że no to było mniej więcej takie, jak, no nie wiem, jak kotlet czy coś w tym guście, i potem by się okazało, że wszyscy to w ten sposób właśnie portretują, nie? albo jakby zapytany powiedział, że proszę pani, to wyglądało jak gówno, czy coś w tym guście, i mielibyśmy potem takie bardzo jakieś skatologiczne filmy science fiction. To, to zupełny przypadek, to jest bardzo dziwne chociaż pierwsze skojarzenie jest takie, że no tak, to na pewno, na pewno coś takiego widzieli, jakiś taki dysk, nie? A potem tych dysków będziemy mieli mnóstwo. Wspomniałeś o Arnoldzie. Arnold był być może pierwszą osobą, która, no, zrobiła jakiś tam pieniądz, czy zrobiła sobie karierę dzięki temu, że zdała właśnie takie świadectwo. Także widziała jakiś niezidentyfikowany obiekt. Takich osób będzie oczywiście później mnóstwo. Będziemy też na pewno o nich wspominać. Ale Arnold wiózł się na tym wątku związanym z tymi wspomnianymi batarangami właściwie do 84 roku, kiedy to zmarł. Jedna z jego córek mówiła o tym, że ojciec był po prostu sławny na cały kraj, że z dnia na dzień się rozdzwoniły telefony, dostawał listy. I faktycznie był angażowany jako taki gość, specjalista. To w ogóle bardzo łatwo, tak jak w Polsce, bardzo łatwo stać się specjalistą od czegoś tam, nie? Tam wujek Samozłoczy czy, czy Najman <laughs> rozmawiają o geopolityce. Tak, ziomek, który po prostu raz coś zobaczył, został specjalistą, konsultowano z nim jakieś inne świadectwa ludzi. Kurwa, po prostu raz to widziałeś, prawdopodobnie tego nie wiemy, ale jesteś już tutaj naszym zdaniem bardzo, bardzo wiarygodny. No tak, Arnold też wydawał publikacje na ten temat, no zrobiła się z tego rzecz na tyle duża, że mm, spróbował sobie ten nasz, no, powiedzmy, że były biznesmen e, kariery politycznej i to nawet całkiem nieźle otrzymał republikańską nominację na fotel wicegubernatora Idaho. Uzyskał ponad 100 tysięcy głosów, 45% łącznie, ale przegrał z kandydatem e, demokratów. W każdym razie m, ta, m, to doświadczenie powiedzmy arnoldowskie tutaj, no sprawiło, że tych świadectw zaczęło się pojawiać coraz, coraz to więcej. My tutaj nie startujemy z żadnej takiej pozycji, to znaczy to mówię w naszym wspólnym imieniu, nie wiem jak Bartek, ale tak z tego co wiem, tak zakładam. My nie mówimy tutaj, a gówno, nikt nigdy niczego nie mm -hmm. widział, ale też nie mówimy, że każdy, kto wspomina o tym, że widział, na pewno się nie mylił. Nie ma tutaj takiej sytuacji, bo zadziałał w Stanach mechanizm, no, skoro nagle tych świadectw zaczyna przybywać, po o tym, co powiedział Arnold, to można zakładać, że część z nich to jest albo jakieś takie właśnie nie wiem, wyrachowanie na zasadzie też, też chce zrobić sobie kaskę, albo to jest jakaś taka siła sugestii. No tak, 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 no ten gość już to widział, więc to, co teraz zaobserwowałem, tam spadająca gwiazda, e, która nie jest gwiazdą, wiadomo, no to to na pewno jest jakiś taki szalony obiekt. W każdym razie ten 47, no to jest wysyp tego typu e, świadectw, które na pewno były jakoś tam zde zdeterminowane tym, czego doświadczył Arnold. Po prostu Mateusz ludzie zaczęli patrzeć w niebo. Wcześniej tylko w te komórki patrzyli przed 47. <laughs> Zaczy, people living their life. no, no Tak, tak, tak. Tak. E, tak. Miałem to powiedzieć dokładnie, że ja nie wiem, szczerze mówiąc, bo nie gadaliśmy o tym przed nagraniem, jakie jest twoje podejście do tego rodzaju relacji. I teraz jeśli słuchają nas, a pewnie słuchają, bo bo, bo YouTubek ufologiczny jest dość rozrośnięty w Polsce i na świecie i, i w ogóle to, to, to środowisko jest widoczne. Jeśli słuchają nas jakieś osoby, które no, no zajmują się tą tematyką, oczywiście wiedzą na ten temat więcej niż my, analizują pewnie więcej tego rodzaju historii niż my. No i chcielibyśmy powiedzieć, że my nie wiemy, tak? Ale czasami niekiedy można domniemywać, że że, że, że nie zawsze wszyscy ludzie mówią prawdę. Zwłaszcza jeśli, jeśli ta prawda brzmi tak, że zobaczyłem starek latający, to, 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 to jest jedna z opcji tylko i być może jedna z mniej prawdopodobnych opcji. Tutaj Arnold w kolejnych latach mówił, że, że widział jeszcze inne tego, tego rodzaju statki, więc powracał jakby do tej historii. No, prawdopodobnie ja bym stawiał, że dlatego, że, no, że pewnie ta, ta jedna historia już gdzieś tam się zużyła tak mhm. przez po latach mówienia, więc trzeba było mówić dalej, że, że, że no, obcy pewnie mnie wybrali i widziałem, e, widziałem ich więcej razy. Tego rodzaju przypadków też jest trochę, tak? Znaczy osoby, które właśnie są przekonane o tym, że, że zostałem wybrany i teraz co chwilę się z mną kontaktują. No, tak też pewnie bywa. E, no, ale też po prostu jest możliwe, że obcy na przykład przeczekali II wojnę światową. Niespecjalnie nie tutaj się zbliżali do nas, jak, jak trwała ta, ta cała ruchawka wojenna i, i, i w, końcu, w końcu przylecieli, jak to się wszystko skończyło i rzeczywiście zaczęło się więcej e, obserwacji, dlatego że po prostu było ich tu więcej. Wspomniałeś, Mateusz? już o, o Spodku Katowickim. To jest w ogóle dość zabawne, że jak się e, e, tak na marginesie wejdzie na stronę UFO, e, UFO Culture, tak? E, na amerykańskiej, na angielskiej Wikipedii, e, to tam są jakieś takie rzeczy jak film Alien Autopsy, o którym powiemy jeszcze dzisiaj, jest tam UFO Convention, World UFO i tak dalej i wśród nich są dwa polskie wątki. Pierwszy to jest Spodek, a drugi też, też jest architektoniczny i jestem ciekaw, czy zgadniesz, który, o który chodzi. Mm, no, dawaj, dawaj. Kielce Bus Station. O, oczywiście, doskonała, doskonała, <laughs> <laughs> tak, tak, tak. Że, że jakby spodek jest opisany właśnie jako część tego UFO Culture, culture i, i, i jest też właśnie Kielce, Kielce Bus Station, ale to tak zupełnie na marginecie. Tak, rzeczywiście zaczęło się wysypywać, prawda, w społeczeństwie amerykańskim mnóstwo opowieści o tym, że oto coś tam latało nam za, za naszym oknem i wyglądało. Plus, minus, albo tak jak opisywał to Arnold, albo, albo, wygląd, albo to były światła, albo to po prostu były, e, e, były spotki. E, tych doniesień było na tyle dużo, że rząd amerykański się tym zainteresował, co mnie jakoś też specjalnie nie dziwi, e, dlatego że. Tutaj powołuje się na tekst Marty Grzywacz z Gazety Wyborczej, to jest tekst o incydencie w Roswell, że cytat najbardziej niepokojące doniesienia mówiły o pojawieniu się dziwnych obiektów w okolicach baz wojskowych. Dlatego 10 lipca biuro Depart departamentu wywiadu sił powietrznych w Pentagonie zwróciło się do jednostek wojskowych i FBI o pomoc w zbieraniu danych na temat pojazdów latających niewiadomego pochodzenia. No prawdopodobnie nie zakładali od razu, że są kosmici, ale, ale, ale być może że gdzieś tam powstaje jakaś technologia, której ich wywiad, o której ich wywiad.

Po prostu jeszcze nie wie, więc, więc, więc trzeba byłoby to zbadać. No i rzeczywiście Stany Zjednoczone zbierały informacje na temat tych wszystkich noli, czyli niezidentyfikowanych obiektów latających, między innymi przy pomocy wojskowego projektu Błękitna Księga, Projekt Blue Book, który był prowadzony w latach 50. i 60. -tych. Do, dokumenty związane z tym projektem, przynajmniej część tych dokumentów została już odtajniona, i, i, i wynika z nich, że zdecydowana większość zgłoszeń e, takich, Ufologicznych zgłoszeń, powiedzmy, to były albo naturalne zjawiska atmosferyczne, albo, albo po prostu one wynikały z działalności człowieka czy z działalności wojskowej. Natomiast kilkuset, tam chyba około siedmiuset, nie udało się nigdy wyjaśnić. I, i, i to też jest ta informacja, tak? Jakby jeśli ktoś chciałby uwierzyć, prawda, mówiąc, parafrazując słynny ser. Prawda jest gdzieś tam prawdopodobnie związana z tymi niewyjaśnionymi incydentami. No tak, 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 tak. Tak jak mówiłem, ja też się nie nastawiam na to, że wszystko to jest jakaś iluzja albo jakiś wynik, nie wiem, bycia napierdolonym albo, nie wiem, efekt jakiś cięższej choroby psychicznej, nie. Być może tego typu przypadki się zdarzały. Padła już tutaj nazwa miejscowości Roswell. No właśnie, bo to też jest rok 47, czyli to doświadczenie arnoldowskie, samolotowe, ale mamy jeszcze Roswell. O co tutaj tak naprawdę chodziło? Zakładano, że doszło do jakiejś katastrofy statku kosmicznego, no właśnie, latającego spotka, który pewnie nie był spotkiem, a może nie był żadnym statkiem, nieważne, w każdym razie jakoś 3 lub 4 lipca amerykańskiego rolnik William Mac Brazel fajna, Mac to jest ksywa tutaj zaznaczmy, fajnie mieć taką ksywę, mhm. znalazł na swoim, na swoim terenie na terenie swojego ran, rancza mnóstwo jakichś dziwnych, dziwnych przedmiotów, fragmentów materiału one pokrywały naprawdę sporą połać tego jego terenu Brazel zabrał te elementy do swojego domu część przypominała jakąś taką matową folię, były tam jakieś fragmenty jakiegoś takiego naprawdę mocnego materiału którego nie dało się w żaden sposób wygiąć ani złamać, on był ozdobiony. Czymś, co przypominało hieroglify, bo oczywiście odnosimy to do kontekstu tego naszego ziemskiego, do kontekstu egipskiego. Chociaż czy ten kontekst egipski jest taki do końca ziemski, a nie pozaziemski. Mm. A tutaj myślę, że nie powiedział. Oczywiście. To już jest tak. To jest teza, no raczej nie. E, szczególnie dzisiejsza turystyka i te wszystkie hurgady, więc tak, ale ta, ten materiał był bardzo trwały, ale jednocześnie bardzo lekki. No nie przypominał niczego, co znamy z ziemi, a może co najwyżej przypominał przypominał, ale nie dał się sklasyfikować jako jakieś tam tworzywo sztuczne, którego mm, używamy. No, rozmaite tutaj mm, dziwactwa zaistniały. No, oczywiście, że trzeba w takiej sytuacji co zrobić? Poinformować wojsko, bo żyjemy w Stanach Zjednoczonych, to znaczy nie my, tylko William McBrazel, no i uderzył do majora Jesse'ego Marcella z 509 Dywizjonu Bombowego w Roswell, bo takowy tam się znajdował. No właśnie, do tej rzekomej katastrofy doszło bardzo blisko Amerykańskiej bazy wojskowej. No i Marcel wspominał, i tutaj też powołujemy się na artykuł Grzywać, że no, zauważył, że te zniszczenia, jakiś wygląd podłoża, że to wszystko wskazuje na to, że to nie był żaden balon pogodowy, bo ten balon właśnie, to też jest bardzo częsty wątek, nie? że koniec końców okazało się, albo miało się okazać, że to był balon pogodowy. On nie, nie przypominał takiego obiektu, nie był to też zdaniem Marcela żaden samolot, nie był to też pocisk, no w każdym razie no, nie przypominało to niczego, co Marcel znał, albo no, nie dało się to sklasyfikować jako coś e, jakiegoś racjonalnego, łatwo Wytłumaczalnego, podobno Marcel był na tyle podekscytowany, że tam zgarnął trochę szczątków z tego pola, wrócił do swojego domu i była tam pierwsza w nocy obudził żonę i syna, bo bardzo chciał im to pokazać. No był naprawdę pod bardzo, bardzo dużym wrażeniem tego, co znalazł. Co tam znalazł jeszcze Bartek? Jest takie jedno ważne pojęcie, którego się dzisiaj e, nauczyliśmy, prawda? Tak, znalazł też dwuteowniki, bądź też cienkie listewki, podobne do dwuteowników. E, jeśli ktoś z naszych słuchaczy zna to pojęcie i wie, czym są dwuteowniki, to gratulujemy i prosimy napisać nam w komentarzu <grym> dwuteownik. To. to będzie znaczyło, że... By the way, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Miałem powiedzieć na początku, ale, ale powiem teraz. W zasadzie, jeśli ktoś Miał jakieś doświadczenie typu UFO, i jeśli widział cokolwiek, to bardzo chętnie przyjmiemy w komentarzu, czy na Facebooku, czy na YouTube taką historię. Może ona trafi do drugiej części, bo będziemy w drugiej części zajmowali się spoiler UFO w Polsce, tak? Więc mm -hmm. jeśli ktoś ma taką historię, to zachęcamy do, do pisania. Może, może to będą fajne historie. Nie, nie zapewniamy, że wszystkie wejdą do odcinka, ale. Ale, ale, tak, bo mówię o tym dlatego, że jak przeglądałem Facebooka w tym temacie, to po prostu ludzie sami z siebie piszą takich historii. Tacy randomowi ludzie na Facebooku piszą sami, Znaczy, nie ma randomowych ludzi. Żaden człowiek nie jest randomowy. Ale tacy, 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 po prostu nie wiem. Wystarczy poruszyć temat UFO na jakimś dużym fanpage'u i wtedy po prostu ludzie sami wysypują historie typu, że w 87 roku, tak, widziałem, prawda, w świdnicy, prawda, czy w solówku hmm, przelatując statek kosmiczny. Więc zapraszamy, zapraszamy, tak. Natomiast co, no, znalazł rzeczywiście, e, znalazł rzeczywiście coś, co przypomina o folię, Jakieś takie coś, co mogło być plastikiem, ale być może nie było, jeśli pochodziło prawda z innej planety. No i cienkie listewki, podobne do dwutowników. Myśmy musieli sprawdzić, czym te dwutowniki są. Ten, ten, ten plastik wyglądał. W kawałki plastiku wyglądały trochę jak płyta gramofonowa, ale były lżejsze. Płyta gramofonowa jest już dość lekka, rzeczywiście, więc to, to, to jest, to jest dość, dość dziwne. No i tak, no i właśnie, tak jak wspomniałeś, znajdowały się tam różne symbole. Pole, prawda, i coś, co można by było uznać za hieroglify, jeśli mielibyśmy koniecznie to wszystko, prawda, przyrównać do, do, jakiejś, do, jakiejś, do jakiegoś ziemskiego zjawiska. Tu warto wspomnieć, że osoby, które były świadkami tamtych wydarzeń między innymi Jesse Marcel Junior, tak? czyli, czyli, czyli syn Marcela, który miał wtedy właśnie 11 lat i, i napatrzył się na te, wszystkie, na te wszystkie materiały, napisał książkę Rozwój Prawdziwa historia i to nie jest odosobniona historia. Jakby bardzo często osoby, które, które brały udział w jakimś takim dużym wydarzeniu związanym z. Jakąś dziwną rzeczą z kosmosu, po prostu pisało o tym książki, to, to, to dość często te osoby, powiedzmy, te osoby do, do końca życia jakoś tam były związane z tematem. O takich osobach powiemy, powiemy więcej. No, mówiliśmy już o Arnoldzie, tak, czyli gościu, który, który związał swoje życie z UFO. Nie to nie dziwi, szczerze powiedziawszy, no bo gdybym. Niekoniecznie w to wierzę, tak? Ale gdybym rzeczywiście był świadkiem jakiejś takiej totalnie pokurwionej rzeczy, to przynajmniej zaraz na Facebooku bym, bym, bym napisał, nie? Na ten temat. A, a, a nie, niewykluczone, że, e, że, że i książkę. E, no i co? No, następnego dnia, oczywiście, e, przy, przy tym ranczu Fosterów e, pojawiło się wojsko i, i zaczęli przeszukiwać teren. E, to był już 8 lipca 1947 roku. E, no i zaczęły, prawda, wychodzić. Wyłazić stamtąd jakieś takie dziwne pogłoski. Przy czym one nie były pogłoskami przekazywanymi przez cywilów, tylko, tylko przez osoby wysoko postawione w strukturach wojskowych między innymi pułkownik Willard Blanchard rozkazał porucznikowi, który był oficerem prasowym, przekazać prasie oświadczenie, które, które tutaj cytuję znów za, za, za tekstem Martek Grzywacz Liczne pogłoski dotyczące latającego dysku zostały potwierdzone, kiedy służby wywiadowcze 509 Dywizjonu Bombowego przy współpracy jednego z okolicznych farmerów i, i biura szeryfa w Chaves County weszły wczoraj w jego posiadanie. Natychmiast podjęto odpowiednie działania i dysk kto został zabrany z farmy, badano go w bazie wojskowej w Roswell, a następnie przekazano do naczelnego dowództwa. No więc to już poszło rzekomo od, od no, wojskowego. Nie od randomowej osoby, która chciałaby się na przykład wzbogacić na temacie. Tak? Tylko, tylko i te, te słowa oficera prasowego, no, w zasadzie są paliwem, bardzo takim wytrzymałym paliwem od wielu dekad, które, które napędza, wiele teorii spiskowych związanych właśnie z miejscowością Roswell w Nowym Meksyku. Tak jest, no, wspominałeś o tym, że ten dysk, rzekomy dysk, został przekazany gdzieś wyżej do naczelnego dowództwa w Ohio, no i wtedy ta narracja się zaczęła trochę mm, zmieniać. Generał Roger Reamy, nasz ulubiony generał, bo interesujemy się bardzo militariami, mm -hmm. prawda, dowódca bazy Fort Worth w Teksasie, mm, zdementował te informacje, mówił o tym, że to w ogóle nie było Żadnego dysku i przestańcie się tym wszystkim ekscytować. No i co w końcu padło po prostu mocne zdanie, że spadł balon meteorologiczny, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa. Został, jego szczątki zostały odnalezione przez wspomnianego rolnika Brazela. No i jakby tyle. Skończmy, skończmy temat. Próbowano rozmawiać potem ze świadkami, tylko ci świadkowie nagle, no właśnie nabierali wody w usta, sam Brazel przeprosił, mówił o tym, że się pomylił, że nie Potrzebnie wprowadził ludzi w błąd, i jakaś taka atmosfera ekscytacyjna rosła właśnie, właśnie przez niego. Spędził podobno kilka dni w areszcie, a żołnierze zabrali z jego domu te wszystkie fanty, które zebrał ze swojego terenu, te materiały, o których mówiliśmy. Facet ze, ze stacji radiowej KGFL W Roswell nie wyemitował nagranego wcześniej już wywiadu z Brazelem, bo odebrał telefon ze stolicy Stanów i usłyszał, że no, mogą być poważne konsekwencje, jeżeli takowy, takowy wywiad zostanie wyemitowany. No więc ewidentnie coś tutaj śmierdzi, czy to jest krew kosmity, możliwe, chociaż ta sprawa została wtedy rzeczywiście gdzieś zduszona w zarodku, zagrzebana dopiero. W latach 70. ponownie wypłynęła na powierzchnię. Dajeł się nią Stanton Friedman, czyli no, krewny Stefana Friedmana. Nie, to nieprawda. Fizyk jądrowy i ufolog, który już nie żyje kilka lat temu, zmarł. Friedman no, zrobił jakiś taki rekonesans, wrócił do miejsca tych wydarzeń, spotkał się z osobami, które miały rzekomo widzieć nawet aż tak no, intensywne, tutaj nie chcę mówić, przedmioty, bo trzeba szanować istoty pozaziemskie. Tak intensywne artefakty, jak zwłoki tych pilotów tego statku kosmicznego, czyli zwłoki kosmitów. E, dotarł też do Glena Denisa, który mm, podobno dostał w tamtym czasie zapytanie z bazy wojskowej, to znaczy usłyszał pytanie, czy mógłby dostarczyć jakieś takie szczelnie zamknięte, zaplombowane trumny, no, nieduże trumny, takie dziecięce, co nam oczywiście tutaj już podsuwa trop, że byli to kosmici tacy, jakich sobie wyobrażamy, to znaczy mniejsi niż przeciętny człowiek, tak więc trzeba było ich zapakować do tych do tych trumien. Denis wspominał, że gdy przyjechał wtedy na miejsce do tych wojskowych, którzy chcieli go ściągnąć z trumnami, no to zatrzymała go znajoma pielęgniarka, która jego zdaniem nazywała się Naomi Maria Self I, i ta pielęgniarka powiedziała mu, żeby zrobił odwrót, żeby nie szukał tutaj niczego, bo jest dziwnie i niebezpiecznie. I tutaj znowu musimy się powołać na artykuł Marty Grzywacz. Następnego dnia Self, ta Koleżanka pielęgniarka miała mu powiedzieć, że uczestniczyła w sekcji istot o drobnych ciałach, szczupłych, długich rękach i dłoniach z czterema palcami bez kciuka. Głowy miały duże w miejscu nosa dwa otwory, usta wąskie, bez zębów i języka. Ich poparzone ciała wydzielały tak silną i nieprzyjemną woń, że lekarze przerwali sekcję. Kiedy Denis próbował się z nią później kontaktować, usłyszał, że wyjechała do Anglii. No ten opis się pokrywa z tym, co no, weszło do kanonu, jeżeli chodzi o właśnie jakąś taką ufologiczną ikonografię. Tak? Oprócz tych kciuków, nie? No bo to jest dziwne, że tak, tak wysoce zaawansowana technologia i, go, i goście kciuków nie mają. Nie ale wiem, to powiem. widzisz, tak wysoce zaawansowana, że nie były potrzebne po prostu. No tak. Tak? Oni, już sobie, oni już sobie poradzili, no ale tak, no te duże głowy, tak większe, zdecydowanie nieproporcjonalne w stosunku do korpusu, bez nosa jakiegoś takiego powiedzmy ludzkiego, ziemskiego. Dziwna, dziwna rzecz, no ale co się potem okazało, no, no miejscowe władze podważały wersję Denisa, bo ich zdaniem żadna Naomi Maria Self w Roswell w szpitalu, e, gdzie został ściągnięty Denis, nie pracowała. Ten argumentował, że zmienił jej e, dane, że chciał ją chronić po prostu. No, brzmi to oczywiście wszystko dziwnie, jest to, jest to mocno szemrane, ale też się nie będziemy tutaj ustosunkowywać, bo nie mamy, e, nie mamy danych. W każdym razie. Kłótnia dotycząca tego, co się w Roswell faktycznie wydarzyło i czy wydarzyło się cokolwiek tajemniczego, ona trwa do dziś. Jest to dalej gorący temat, jeżeli chodzi o jakichś takich po prostu zapalonych poszukiwaczy prawdy. No, rząd odnosił się, rząd amerykański odnosił się do tej sprawy też po latach. W latach 90. rzeczywiście rząd przyznał, że kłamał w tej sprawie, ale właśnie to. Okej, okay, to może brzmieć przekonująco, ale z drugiej strony, gdybyśmy chcieli sformułować kłamstwo, które przykrywa coś dziwnego, no to pewnie byśmy ukuli coś takiego, bo brzmi to naprawdę nieźle. Tutaj znów cytuję wspomniany artykuł. Rząd USA przyznał w 1995, że w kwestii incydentu z Roswell nie mówił prawdy. Wśród szczątków znalezionych przez Breisela znajdowały się fragmenty tarczy radarowej i płótna balonowego, ale niezwykłego balonu meteorologicznego, tylko urządzenia za ściśle tajnego programu Mogul. Chodziło w nim o śledzenie Radzieckich prób jądrowych za pomocą balonów wyposażonych w mikrofony wychwytujące sygnały akustyczne, więc mamy tutaj oczywiście. Jakiś taki bardzo zimnowojenny wajbik. Można się tego spodziewać po Ameryce lat no, późnych 40-50. I tutaj dalej cytat kiedy i to nie zadowoliło ufologów, władze lotnicze opublikowały kolejny raport z informacjami o innych projektach sił powietrznych, między innymi operacji Pułap, tajnego programu z lat 50. służącego testowaniu spadochronów stratosferycznych z wykorzystaniem antropomorficznych manekinów. Manekiny, jak twierdził rząd, łatwo było wziąć za kosmitów, bo miały twarze pozbawione wyrazu hmm. i jednoczęściowe kombinezony. No to już tak troszkę, troszkę bardziej śmierdzi tak naprawdę, bo to, tak, to wyjaśnienie nie zadowoliło ufologów, więc amerykański rząd wymyślił sobie kolejny na przykład fix. Ja nie chcę, nie chcę zabrzmieć teraz jak szur, ja to, 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 są hipotezy, mm -hmm. ale amerykański rząd wymyślił sobie kolejny program, który był wtedy prowadzony. no i stąd ewentualnie te postaci, które niektórzy mogli widzieć albo nie widzieć, żadne tam szczątki kosmitów, tylko po prostu um, manekin spadochroniarz. Jest to, jest to cały czas dziwne. Podoba mi się w ogóle takie wytłumaczenie, że nie, nie, przepraszamy, przepraszamy, my kłamaliśmy w kwestii Roswell, to nie był zwykły balon atmosferyczny, to był jeszcze inny balon. No, nie wiemy, ale tego typu relacje i tego typu stanowiska się pojawiały w latach 90. Tak, no myśmy tutaj pr 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 przelecieli przez to Roswell, nie jakby nie wypierdoliliśmy się, mam nadzieję, jak ci kosmici, którzy tam się rozbili. Ups! O, ja Jezus! No, y y y nie, rozbiliśmy się, prawda, na tym polu. Y y bardzo zwykło przez to przeleciliśmy. no, to jest temat rzeka. W zasadzie wydaje mi się, że gdyby jak, nie wiem, Justyna, Justyna Mazur dla przykładu chciała nagrać dwuodcinkową, czterogodzinną opowieść o Roswell, to totalnie dałaby radę, dlatego że tych źródeł jest mnóstwo. Myśmy się oparli tylko na kilku źródłach, tutaj głównym źródłem był rzeczywiście tekst Marta Grzywacz, to warto wspomnieć, że z kolei Marta Grzywacz korzystała z dwóch książek, Charlesa Brelica i Juliana Mora, Zdarzenie w Roswell i Jessego Marcela Juniora, właśnie tego Małego chłopca wówczas, tak? I Lindy, Marse Lindy Marcel, rozwój, prawdziwa historia, tak? Natomiast tych źródeł oczywiście jest mnóstwo, one bardzo często sobie zaprzeczają. E wiadomo, że tego rodzaju sytuacje zawsze tworzą jakieś takie dwa bloki, czy takie dwa obozy, powiedzmy, e osób, które są e absolutnie przekonane o tym, że to na pewno musiało być ufo. Znaczy, ufo to pewnie tam jakieś było, tak? Ale po e prostu kosmiczne ufo, które tam, e tam się rozbiło, a z kolei drugi obóz mówi, że nie, nadaj no, spokój, w ogóle nie, nie ma opcji, nic tam się wcale nie rozbiło. E I i, I nie przekona się ani jednych, ani drugich prawdopodobnie. E, 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 oczywiście, że rząd amerykański spartolił to dokumentnie, jeśli chodzi o, powiedzmy, komunikację tego mm -hmm. wydarzenia. Przy czym ja też nawet rozumiem, że są tajemnice po prostu państwowe i są tajemnice wojskowe. I że nie jesteś specjalnie chętny, wiesz, kiedy trwa jeszcze zimna wojna, żeby chwalić się tym, że robisz jakieś e, e, eksperymenty, które, które, które mają pomóc w zwalczeniu tej drugiej strony. Tak, że dopiero zaczynasz tłumaczyć w latach 90., kiedy. Kiedy zrobiło się dużo spokojniej. Natomiast to wszystko, te wszystkie takie nerwowe ruchy rządu amerykańskiego, finalnie sprawiły, że jak, jeśli ktoś miał się utwierdzić w tym, że w Roswell na pewno rozbili się kosmici, to się po prostu utwierdził, tak? I żadnego maksa kolonki dzisiaj już się nie przekona, że, 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 nie wydarzyło się tam, co mu się wydaje, że się wydarzyło. No bo to faktycznie brzmi jak kombinowanie, nie? E, słuchajcie, w sumie to kłamaliśmy przez 40 lat i w sumie wydarzyło się to, a potem wydarzyło, w sumie to wydarzyło się też to. I możecie sobie wybrać, co się w sumie tak naprawdę wydarzyło. tych, Wiesz, nie? I to, to, i to jest, tak jak mówię, to jest skrót wydarzeń. Nie chcemy wchodzić jakoś bardzo mocno w to, co rzeczywiście się wydarzyło w Roswell, bo to nie jest o tym podcast. Bo podcast jest głównie o tym, w jaki sposób popkultura przejęła narrację związane z UFO. I zaraz dojdziemy do lat 90. Jeszcze tutaj, prawda, myśmy zanurkowali, prawda, w średniowiecze i potem w początek XX wieku i lata 70. i tak dalej, ale dotrzemy do tych lat 90., jeśli to się nie może doczekać. Natomiast to jest. Bardzo ważne, żeby, żeby, żeby o tym wspomnieć, no bo Roswell chyba jest tak naprawdę jednym z najważniejszych wydarzeń zachodniej popkultury. Nie? Mhm. Taki, takim wydarzeniem, o którym po pierwsze chyba wszyscy słyszeli, tak, jakby w, w świecie zachodnim przynajmniej. Po drugie, do którego odnosi się. Bardzo, bardzo, bardzo wiele e, tekstów kultury różnych, piosenek, filmów, książek, itd., tak dalej, tak dalej. A po trzecie, to jest po prostu takie wydarzenie, które bardzo często, nawet jeśli nie, nie umiejscowiasz swojego tekstu kultury w Roswell, to, to odnosisz się po prostu do niego. Także Roswell to jest trochę taki dzisiaj wręcz symbol. Sytuacji, w której no, rząd coś od Indii, coś kombinuje, jacyś po prostu ludzie, uczciwi, dobrzy ludzie, ten, ten, ten farmer, tam jakieś tam dobre amerykańskie rodziny wpadają na trop spisku i są uciszani w jakiś sposób, coś tam się wydarzyło, nie wiadomo co, i tak dalej. Nie, więc to jest rzeczywiście. Mm, Wydaje mi się, że 80, któryś odcinek podcastu, to jest dobry moment na to, żeby po prostu wspomnieć o Roswell. Nie? Tak, Roswell to jest taka amerykańska magdalenka. To jest <głos> <głos> absolutnie <głos> bezpośrednia, bezpośrednia analogia. No rzeczywiście tak, mówiliśmy o tym Arnoldzie, który robił pęgę, albo na pewno zyskał tam, zyskał zainteresowanie dzięki temu, co mm -hmm. mu się przydarzyło, lub nie. Podobnie robił wspomniany tutaj Glenn Denis, właśnie wcześniej właściciel zakładu pogrzebowania. Ale potem co? Pan Denis we wrześniu 91 roku, to też jest dosyć wymowne tutaj, no właśnie 90 i jedziemy z tego typu inicjatywą, założył International UFO Museum and Research Center, klasyczna jakaś taka miejscówka, no właśnie, która ma po prostu dyskontować popularność tego miejsca, no Roswell to nie jest Nowy Jork, więc trzeba było się czegoś chwycić i oczywiste jest że tego typu miejsce mm, musiałoby powstać. Można sobie znaleźć zdjęcia, jeżeli ktoś nie był. Ja nie byłem, a czuję się, jakbym był. Bardzo, bardzo pięknie to wygląda, bardzo ładna ekspozycja i bardzo jakościowy merch tutaj w sklepiku tak. muzealnym. Można. Ja bym bez kieptu się przewiózł stamtąd. Co byś wziął? Ja bym, y, ja bym tobie wziął bidon, na pewno. <grym> <James>. <grym> Super sprawa, nie? Zestaw kieliszków jest też jakiś taki y, 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 y UFO, także dosyć, dosyć mocna sprawa. Pan Denis już nie żyje w w 2015 roku zmarł był jako naprawdę osoba w podeszłym wieku, w wieku 90 lat, ale Roswell na pewno wiezie się dalej na plecach tego kosmity zmarłego, tak? Przynajmniej jednego. Mm -hmm. e, i, no i nie ma się co dziwić. No, tak jak w Zakopanem wszystko się kręci wokół bicia koni i e, baraniny, tak? W Roswell jakieś parkingi, nie parkingi, wszystko jest alien, wszystko jest kosmiczne i, 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 i w ten sposób, no, znamy takie historie również z reportaży Mariusza Maxa Kolonki. Ja pierdzielę, ile po prostu koni można byłoby uratować, gdyby, czy znaczy UFO mogłoby uratować, gdyby się rozbiło w Zakopanem zamiast, zamiast w Roswell, nie? Prawda? No, e, no to, jest, to jest niesamowite. Tak, no, te takie te, Biznesiki ufokowe, że tak powiem, szarakowe, no bo to sz szarak to jest ta oficjalna, no nieoficjalna, dobra nazwa, ale często używana. Tak. Tych, tych Tych, powiedzmy współczesnych kosmitów, także nie są zielone ludziki, tylko, tylko już raczej szare ludziki. To, to, to jest osobny temat, nie? No, myśmy mówili w którymś z odcinków o Mariuszu Maksie Kolące. Mariuszu Maksie Kolonce. Ma, nice. Maksie Kolonce. <laughs> Dużo gram w Diablo dwa ostatnio, nie. Tak, tak, tak. Naprawdę, tak. I, um, i, i um, on mówił. On miał taki reportaż, powiedzmy, typowo, typowy dla siebie z, w panoramie, um, o jakichś tam ludziach, którzy widzieli UFO i w związku z tym, że widzieli UFO, no, otworzyli jakiś sklepik i tak dalej, i tak dalej. I tam mhm. w okolicy tam um, wiesz, znajdowano martwe krowy i tak dalej. I ja, tak jak mówię, no nie chcę tutaj oceniać tych historii jakoś tak um, jednoznacznie, no bo nie da się ich ocenić. No. Jak ktoś coś widział, coś, coś, coś widział, nie zdążył zrobić zdjęcia i nara, nie? E, a, ale z drugiej strony, gdybym miał sobie wyobrazić jakiś taki łatwy sposób na zarobek, no to kurde. Mówisz, idziesz do mediów, mówisz, że widziałeś ufo. Nie wiem, no przepraszam, ale no, zabijasz tę krowę w, w ramach tego te, dowodu na to, że to ufo tam się tam. Coś się rzeczywiście tajemniczego wydarzyło. E, no i co? No i. i, i... Zmieniasz to po prostu w biznes, no. kręcisz wokół tego swoje życia. No, jeśli trafimy na osobę, która nie ma jakichś specjalnie innych tam perspektyw bądź, bądź nie cieszy ich perspektywa, nie wiem, robienia w polu do końca życia, no to to jest w sumie jakiś tam kierunek, w którym możesz pchnąć swoje życie. I, i kto wie, czy ten kierunek, no, pomijając obijanie krów, nie jest, prawda, w czasach takiego, znaczy w realiach amerykańskiego kapitalizmu kierunkiem. Nie wiem, no oszkiwanie ludzi, ale z drugiej strony. To jest też dawanie jakichś atrakcyjnych narracji i. i, i mm, no nie wiem, no jakby nie, nie oceniałbym jakoś tego bardzo negatywnie. Tak jak mówię, poza zabijaniem krów nie wolno mordować. Krów ani zwierząt, ani niczego. Tak, tak, podpisuję się, pod tym, podpisuję się pod tym apelem. Wiesz co, ja jestem z Dolnego Śląska. Co jeśli ci kosmici wrócą do Roswell po swoje pieniądze, tak jak Niemcy? Eee, <śmiech> <śmiech> dobra, <śmiech> słuchaj, no, Tak jak zapowiadaliśmy, no, będziemy troszeczkę o tych obrazach popkulturowych dzisiaj m, mówić, bo rzeczywiście po Roswell, po tym pierwszym Roswell, to znaczy po tej sytuacji, nie mówimy o tym powrocie do tematu. E, no, wtedy pojawiło się naprawdę sporo, Jakichś takich dzieł, dziełek popkulturowych, które na tę sytuację, no właśnie, czy można mówić o sytuacji, można mówić o pewnego rodzaju gorączce, i rzeczywiście kino amerykańskie na takową jakoś tam reagowało. Mieliśmy tych filmów sporo, m.in. Invasion of the Saucerman. No to jest, latający spodek nie jest jeszcze aż tak bekowy, ale człowiek mhm. spodek to, to już brzmi dosyć, dosyć bekowo. Tym bardziej, że nie wyglądają jak spodki, nie? W tym filmie. Tak. I tak, wyglądają tak. jak takie kalafiory, bardziej. Umówmy się, bo... że jak kapusta albo jak kalafior, nie? Tak, więc, tak, więc tak. można to było jeszcze, jeszcze wyedytować. To jest film z 57 roku. No domyślamy się, jaka to jest estetyka. No, wiemy coś, nie, coś na temat Sci-Fi w latach 50. i że pojawiało się tam sporo jakichś takich dziełek, no, które no, muszą się wydawać bekowe, gdzieś estetycznie, z tego naszego punktu widzenia, ale. Byli też twórcy, którzy kombinowali. Był, był m.in. dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, e, film Roberta Wajsa z 1951 roku. No i tam mamy już kosmitów, którzy właśnie zatrzymują się. U amerykańskiej normalnej rodziny, chcą dowiedzieć się czegoś o ludzkości, a w domyśle mają nam uświadomić, że broń jądrowa to jest broń bardzo potężna i niebezpieczna i musimy się z tego wszystkiego wycofać. No, tutaj mamy już ten kontekst zimnowojenny i te zimnowojenne lęki tak naprawdę jak na dłoni, nie? Tak, 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 no, pojawiało się oczywiście takich bardziej, że tak powiem, doniosłych dzieł e, kinematograficznych, bardziej doniosłych niż, niż, niż e, Invasion of the Saucerman, chociaż, kto wie, nie widziałem tego filmu, tak naprawdę, no, widziałem te właśnie bardziej doniosłe, więc nie chcę oceniać czegoś, czego nie widziałem, no, ale pojawiały się rzeczywiście trochę, trochę, trochę bardziej cenione dzisiaj rzeczy, jak na przykład Inwazja Porywaczy Ciał, ekranizowana, to była ekranizacja książki Jacka Finaja z 1954 roku, ekranizowana jeszcze, w, do dziś Dzisiaj chyba czterokrotnie, przynajmniej czterokrotnie, czy Trzy, trzykrotnie, mhm. chyba czterokrotnie. W każdym razie ta wersja z 56 jest najbardziej znaną wersją. To jest, to jest, to jest historia, w której bohaterowie odkrywają kosmiczny spisek, w ramach którego no, jakaś obca cywilizacja zastępuje ludzi swego rodzaju klonami. No i da się tak historię oczywiście jako alegorię odczytać na różne sposoby. Tak Z jednej strony to może, może tu być jakaś taka metafora lęków związanych z infiltracją. Ameryki przez, 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 szpiegów, prawda, z, ze, wschodu, tak, jakichś, jakiś po prostu komuchów strasznych, a, 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 z drugiej strony można to też odczytać jako, jako taki bardziej lokalny, że tak powiem, komentarz, tak, i, i wiadomo, jakie, prawda, czasy były i wiadomo, w jakim momencie tkwiło wtedy, tkwiło wtedy kino i w jakim momencie byli twórcy filmowi, tak, którzy, 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 no niekiedy tam, gdzieś tam na siebie, prawda, musieli donosić nawzajem pod zarzutami różnymi dotyczącymi, no właśnie, przynależenia do jakichś tam organizacji komunistycznych. Powstał też film w roku 59, powstał film Plan 9 z kosmosu Eda Uda Juniora. Ja go bardzo lubię, on jest taki poczciwy i nie chcę zabrzmieć jak but, tak? ale, ale z drugiej strony ludzie są butcami w stosunku do tego filmu i w stosunku do Eda Uda, więc okej. Okay. On jest dość tak normicko nazywany, określany najgorszym filmem w historii, to nie jest najgorszy film w historii. Po prostu on jest dość zabawny, bo, bo po prostu jest tani i, i Edmund mm -hmm. to był gość, który, który był po prostu, miał wielką wyobraźnię, ale nie starczało pieniędzy, powiedzmy, nie starczało budżetu na to, żeby te wyobraźnie jakoś tam, e, prawda, oddać na ekranie i. i jak trochę nie mam serca, żeby się śmiać z takich jak takich to ja bardzo polecam. To jest, to jest bardzo naprawdę poczciwe, poczciwe dzieło. Mateusz, ty widziałeś Plan 9? Widziałem, widziałem Plan 9 z kosmosu. Najpierw widziałem Eda Wooda Bartona i dopiero później mhm. sobie po to, po to sięgnąłem. I, no i zgadzam się z tobą, no, też musimy oczywiście brać pod uwagę kontekst, w którym powstaje ten kontekst też czasowy, w którym ten film powstaje. To, że to jest najgorszy film w historii, tak mogą powiedzieć tylko i wyłącznie osoby, które nie widziały filmu Gulczasa, jak myślisz. I mhm. to jest po po prostu to brak kompetencji. Ale nawet nie trzeba do tych rejestrów sięgać, wystarczy, nie wiem. No, jakby, wydaje mi się, że, że żeby znalazł po prostu te trzy filmy Krzysztofa Zanussi'ego. Od razu powiem, kurty, którego rzeczy z lat 70. sobie bardzo cenię, tak i tak dalej, ale zdarzały mu się straszne knoty i zdarzały mu się rzeczy, które może nawet nie były samo w sobie złe czy głupie, ale były tak nudne, że gdybyś miał zrobić sobie taki double feature za Nusi i Eduard, tam Plan 9 z kosmosu, no to zdecydowanie lepiej byś się bawił na tym Plan 9 z kosmosu, a wydaje mi się, że rozmiar zabawy, że tak powiem, może być jakimś tam, e, prawda, e, przyczynkiem do tego, żeby ocenić film jako dobry albo zły, nie? No i co tam jeszcze mieliśmy? No mieliśmy ekranizację Wojny Światów, Wojny Światów, czyli powieści Wellsa, takiej późno XIX-wiecznej, e, ale ona wróciła w jakimś takim bardziej aktualnym kontekście, jakoś się tam wpisywała w nastrój tamtych czasów, Czasów. Mieliśmy też oczywiście słuchowisko na podstawie Wellsa, słuchowisko Orsona Wellsa, czyli dodatkowe e tutaj no, dla młodzieży, żeby było jasne. To jest przedwojenne słuchowisko, i to jest jakaś taka trochę denta sprawa. No bo rzeczywiście przyjęło się tak myśleć, że no to wyemitowano wtedy w radiu to słuchowisko, i Amerykę ogarnęła panika, bo wszyscy kurwa, jak jeden mąż, myśleli, że, że to jest prawdziwa inwazja obcych, no jak się troszeczkę gdzieś pogrzebie po różnych źródłach, to okazuje się, że, że nie, że to nie była masowa panika, że owszem, były osoby, które faktycznie wzięły to za, za prawdziwy przekaz radiowy, za relację live z rozpierdalanej ziemi, ale to, to jest sprawa dużo, dużo bardziej skomplikowana. Ta wersja oczywiście przez samego Wellsa też była potem powtarzana, więc... To nie jest tak, że jeżeli ktoś żył wcześniej niż wy, to znaczy, że był totalnym debilem, i jeżeli media były wtedy młode, to wszyscy łykali, wszystko jak pelikany. Zdaje się, że trochę tych osób przestraszonych było, no ale i my dzisiaj potrafimy się, wiesz, przestraszyć jakąś audycją radiową. Ludzie się bali Tomasza Beksińskiego, więc jakby przestajmy po prostu oceniać ludzi z poprzednich dekad tak surowo. nie? Ludzie się bali Tomasza też lisa i słusznie. Bo to było niebezpie jest niebezpieczna postać. Natomiast tak, to masz rację rzeczywiście. Jeśli chodzi o, o, o takie robienie z naszych przodków jakichś kompletnych tłumoków, jeszcze takich popierdolonych tłumoków, nie, Bo, bo, bo te, te, te opowieści o tym, że, że, że. Ludzie wyskoczyli na ulicę z bronią i tam w ogóle jakiś śwież, tam próbowali chronić swoje rodziny i zamykać się w piwnicach. No, no tak, jak mówisz, no rzeczywiście pewnie trochę osób ale ale nie, nie, nie za wiele te. Takie narracje o, o ogólnonarodowej panice czy o ewakuacjach miast, czy właśnie o ludziach, którzy tam się bunkrowali w domach, w mieszkaniach, stworzyły media a, a, i te, to oburzenie na te audycje, rzekome oburzenie, też wzięło się z tych narracji o panice, więc to jest taki taka klasyczna autogała, prawda, medialna, że taki, 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 taki uroboros, że robimy, mówimy o czymś, sprawiamy, że ludzie się oburzają e, i sami się oburzamy tym oburzeniem i wszystko, wiesz, zostaje e, w rodzinie, a dodatkowo no co, no Wells, mówię o reżyserze Wellsie, e, czy, czy też autorze tej, 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 um, tej adaptacji radiowej. No Wells był Wellsem i jak on usłyszał, że, że, że takie są, a inne przekazy medialne, no to zrobił to, co, to, 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 co Wells y, zwykł robić, czyli po prostu wszedł w to. I, i absolutnie nie zaprzeczał, też y, to, to, to była marketingowa jakaś tam sprawa. E, Tutaj ktoś zakrzyknie, no ale zaraz, przecież ta, ta, ta wojna światów, adaptacja hiszpańska tej, 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 tej radiowej wojny światów, rzeczywiście stworzyła, zrobiła jakąś tam panikę i, i, i wytworzyła zamieszki w Ekwadorze w 1949 roku. To prawda, ale tam z, zwraca uwagę: Schwartz to jest, to jest, to jest a, a Brad Schwartz, to jest autor książki Broadcast Hysteria, Orson Welles, War of the Worlds, And the art of fake news, zwraca uwagę, że tam w zasadzie, no, zrobiono wszystko, żeby te, 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 te zamieszki się wytworzyły, tak? Znaczy, ludzie robili to samo, co, co w Stanach, czyli próbowali szukać jakiejś weryfikacji tych informacji, ale, ale raz, że w tej, w tej wersji ekwadorskiej nie przestrzeżono ludzi przed tym, że. że, że, że że to jest ściema, tak, że, że, że to jest fabuła. Dwa, że ludzie od razu weszli do tam redakcji radiowej i się tam strasznie wkurzyli i z tego wynikały te zamieszki. Trzy, że to był naród już trochę straumatyzowany po roku 1941, kiedy zaatakowały ich Peru, więc część osób mhm. pomyślała, że znowu here we go again i tak dalej. Więc tam rzeczywiście wydarzyły się zamieszki pod hasłem śmierć radio i tam rzeczywiście zginęło, zginęło kilka osób. Ale to, no właśnie, te, te historie dotyczące wojny światowej dotyczą. dotyczą Ameryki, a nie, a nie Ekwadoru, e, i, i to te, 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 te historie o, o zamieszkach amerykańskich, no faktycznie one były mocno, e, mocno dęte. Jest to trochę party-puping, nie? To jest taka, taka historia pod tytułem, że mówicie tę anegdotę od lat e, i. i e, i ona nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, no ale niestety, czasami trzeba, prawda, zdebunkować jakąś rzecz. Tak, 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 no rzeczywiście mówiło się, tak, bo to, to brzmi trochę jak opisy roku tysięcznego, nie, jak się czyta jakieś książki historyczne, że ludzie tam zesrali, zaczęli wyrzucać pieniądze, zaczęli się biczować i tak dalej, nie, nie, nie. Tak naprawdę prawdziwe ogromne zamieszki to słuchowisko wywołało tylko w klubie Ekwador, ale tam prawdopodobnie mm -hmm. byle gówno wywoływało ogromne zamieszki, także nie, tutaj się, tutaj się można uspokoić. Tutaj, prawda, podziękowania dla doktora Dawida Głowni autora blogu... Panoptykon i podcastu Panoptykon, który zwrócił naszą uwagę na, na, na tę, tę książkę Ej, Brada Schwarca. E, pozdrawiamy. pozdrawiamy i polecamy, polecamy też młodzieży, prawda? Tak, no zresztą, te, jeszcze tak wracając na chwilę do tego, że czasami robimy debili z naszych przodków, no to samo dotyczy czasami niektórych narracji, prawda, ufologicznych, tak? Mówię o tych takich danikenowskich teoriach typu, że tam no przecież ci Egipcjanie to w życiu nie mogliby zrobić żadnej piramidy, oni by czegoś takiego już technologia, wiesz, nie? no bez przesady, nie? Jakby, no, to jest technologia wytwarzania cegieł, i to nie jest tak, że ci kosmici przy, przylecieli tutaj, zobaczyli, że mieszka mieszkają ci Egwicjanie w chatach z gówna, więc pokazali im, zobaczcie, możecie stworzyć cegłę i położyć cegłę na cegle, i teraz możecie zrobić piramidy. No nie, no jakby ludzie rozkminiali rzeczy też tysiące lat temu i, i tworzyli cuda architektoniczne. Prawdopodobnie bez pomocy kosmitów, więc tak, już naprawdę. Tak, tak, tak. nigdy, nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Podobnie się robi z Janem Pawłem II, prawda? Tam w latach 80 -tych, 90 -tych ludzie nie mieli takich zdolności poznawczych jeszcze, także Jan Paweł II padł ofiarą robienia debili z naszych przodków. Co za, kurwa, Nie ironia. spodziewałem się takiego odniesienia w tym odcinku. Ja, te, ja też nie, ale przecież trzeba pracować na to. Mamy w Patronajcie ten próg, że musimy raz w odcinku. Nie, nieprawda, nie mamy, ale, ale moglibyśmy, ale nie będziemy mieli. Dobra, zostawmy już tego Wellsa jednego i drugiego, może zahaczmy tutaj jeszcze o lata 60., które nie były może jakieś szalenie kosmiczno-sci-fi, chociaż oczywiście jest to dekada, w której premierę miała 2001, Ody Odyseja Kosmiczna, no ale to jest jednak film, który do tematu, prawda, przemieszczania się do podróży pozaziemskich podchodzi nieco inaczej i no, jest w nim sporo więcej rzeczy niż nadupcanka z Marsjanami, ale to, to jest inna sprawa. No Japończycy akurat po temat inwazji z zewnątrz sięgnęli wtedy mocno, ale też miało to inny charakter. Tutaj raczej potwory ogromnej, ogromnej po prostu wielkości Godzilla i tak dalej, więc lata 60. to było jakieś tam może lekkie wycofanie się tej narracji o, o zagrożeniu z takiego całkowitego zewnątrz, przynajmniej na, na jakiś czas. Nie? Tak, tak, no Tutaj oczywiście część tych potworów przybywała z, z kosmosu, ale, ale tylko część. Niektóre... Ale solo, nie? Zwykle solo, po prostu. Tak, zwykłe, zwykle solo. Tutaj warto wspomnieć, że, że był taki gość, który się nazywał Ishiro Honda i, i, i zrobił taki, taki klasyk, który się nazywa Zniszczyć wszystkie potwory. To jest właśnie film, bodajże, o tym dokładnie, że, 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 że z kosmosu przylatują do nas potwory, które nas rozpierdolą, proszę pana. <laughs> Amerykanie niedługo później stawali się, stali się bardziej, powiedzmy, Optymistyczni. No, przyszedł Steven Spielberg, twórca, który z natury jest optymistyczny, nawet jak jak robi film, prawda, o zagładzie, to. To, to, to gdzieś tam szuka ten, to, tego, tego jednego dobrego człowieka, to żeby nie było, jakby, nie, nie nabijam się ze Spielberga, bo po prostu jego kino jest y, prawda y, bardzo y, kolorowe, znaczy to jest, jest mało dołujące, nawet jeśli opowiada o dołujących sprawach. No i, no i właśnie, Spielberg wziął się również za temat, wziął się za temat w roku 77, gdy stworzył bliskie spotkania trzeciego stopnia, film M. Który, w którym to, to spotkanie z, z, z inną cywilizacją przebiega w pokojowej atmosferze, może troszkę niepokojącej, ale, ale jednak finalnie nie ma żadnej prawda, bitwy kosmicznej i, i nikt tam nie umiera. A, a drugim takim filmem, który też podchodzi do tematu raczej miło jest oczywiście E.T., tak? gdzie, gdzie z kolei ten, ten kosmita, który przybywa jest trochę takim zagubionym safanduą, który, który, który chce dotrzeć do domu i robi to z pomocą ziemskich Dzieci, proszę Pana. Więc, więc e, e, takie to były klimaty. E, oczywiście tutaj mówimy o tylko d, 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 kilku filmach, e, powiedzmy, związanych z przybyciem e, obseksywizacji na Ziemię. Było ich troszkę więcej. E, było na przykład The Thing, tak, już w latach 80., był Predator, które były troszkę bardziej niepokojące. Czy też Oni Żyją u Carpentera? E, to jest w ogóle interesujący przykład, no bo to jest film, który został um, stworzony przez, przez, przez lewicującego reżysera e, i, i który był jakąś tam przestrogą przed, przed kapitalizmem, tymczasem jak dzisiaj wiemy, część prawicowej Shuri jest przekonana, że to, 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 to była totalnie alegoria Żydów, masonów i iluminatów i <ścoughs> w końcu sam John Carpenter się wkurwił i napisał na Twitterze, że, że nie, że to, is, to cytuję jego tweeta daily is about yuppies and un, un, unrestrained I to jest nothing to do with Jewish control of the world, which is slander and a lie. I to jest. Znaczy ja też bym się wkurzył przede wszystkim, ale po drugie, to jest w ogóle rzadka sytuacja, w której, w której autor już ma tak dosyć, y, powiedzmy, błędnych interpretacji swojego dzieła, że i idzie na tego Twittera i pisze: Zrobiłem film dokładnie o tym, i zamknąć mordę, okej? Okay? To nie jest film nienawistny, antysemicki film, tylko to jest film o tym, o czym jest, i proszę się, prawda, mi tu nie wpierdalać. No, tak, no Jeżeli czujesz, że bardzo nie jesteś antysemitą, ktoś sugeruje, że jest inaczej, to można rzeczywiście się wkurwić. Mieliśmy też sporo jakichś takich przykładów muzyczkowych, bo o kwestii. Poważnej kwestii e, latających spotków śpiewali i Jefferson Airplane, i Ramons i no, każdy Elton John, nawet proszę pana, ale e, ty użyłeś wcześniej, e, teraz mi się przypomniało, określenia NOL, czyli to jest to spolszczenie e, UFO, e, UFO, e, czyli niezidentyfikowany obiekt latający i w 70. Szóstym, breakout wydał płytę właśnie pod tym tytułem, i to nie jest absolutnie przypadek. I teraz akurat wale z głowy, że tam na okładce są chyba różne fazy księżyca, więc no, no jest, ten, jest ten wątek. No ale mniejsza o muzyczkę, tak naprawdę, bo, bo to, to nie jest aż tak dojmujące. Oczywiście tych przykładów można trochę też, można by mnożyć, bo Black Francis, czyli Frank Black z Pixies, poza tym, że tam napisał na Tromplemont Motorway to Roosevelt, to w ogóle miał pierdolca. No, Zakładam, że ma nadal, tylko te, akurat to pierwsze wydanie Pixies mnie bardziej interesuje, bo to wspaniały zespół był i... i... Oczywiście hiszpański surrealizm, oczywiście Biblia, ale oczywiście też kosmici, to są, są leitmotywy absolutnie na płytach Pixisów. Mniejszą muzyczkę, no właśnie, niby jesteśmy podcastem o latach 90., a tu jakieś, proszę pana, jakieś archiwalia, tutaj tu jakiś Orson Welles tu, jesteś Egipcjanie. Chuj w to. Lata 90. to oczywiście jest powrót tego motywu inwazji z kosmosu do kina, i to do kina w takiej formule też oczywiście bardzo często, albo nawet zwykle blockbuster co się zowie, no bo mieliśmy Dzień Niepodległości, który jest po prostu no, bardzo dobitnym przykładem tego, że myślenie o tych wątkach jakoś tam wtedy wróciło. Mieliśmy facetów w czerni, czyli jakichś takich bardziej śmieszkowych. Mieliśmy Bartona, który wraca do tych wyobrażeń z lat 50., -tych, 60., -tych, tutaj już właściwie to ściślej 60. i film Marsjanie atakują, który no, no, prawdopodobnie nie jest najlepszym filmem w historii kina, wracając do Eda Wooda, no, ale on wracał w ten sposób do jakichś takich nostalgicznych wyobrażeń dotyczących kosmitów, bo to akurat cała plastyka, która została oparta na, na podstawie kolekcjonerskich kart, więc mieliśmy tych absurdalnych marsjan z bardzo wielkimi mózgami, czyli znowu jedno z tych takich mniemań, że ta obca cywilizacja, no, ona musi być od nas. No, zdecydowanie bardziej inteligentna, bo jeżeli jest w stanie się doczłapać tutaj, my, my jesteśmy w stanie się doczłapać tam, wiesz, no, do księżyca albo wysłać jakąś Sondę na Marsa i to dopiero teraz. A jeżeli oni mogą do nas zlecieć i mogą nam skopać dupy, to to rzeczywiście jest, jest coś. Więc też dobry przykład tego, że w 90sach to wróciło, ale niekoniecznie, niekoniecznie udany obraz. Nie? Znaczy, ja, ja, ja lubię. Ja lubię tę estetykę lat 60. lubię to, to że rzeczywiście oni starali się odzwierciedlić. Um, no, estetykę kart z 60. to jest w ogóle bardzo dziwnym pomysłem, żeby zrobić film na podstawie kart kolekcjonerskich z dzieciństwa mm. reżysera. No Barton był wtedy tak dużą postacią w, w Hollywood, że, że, że to po prostu przeszło. Film okazał się być foreczką finansową, ale warto wspomnieć, że um, jest to tam jakieś tam duże odniesienie do, 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 do wspomnianej wojny światów, no bo no, może nie będę spoilerował, w jaki sposób ci kosmici zostają pokonani, ale jakby ten sposób pokonania ich też jest taki, powiedzmy, bardzo przyziemny. Podobnie przyziemny jak u Elsa. A po drugie, grata Mierzy Skolimowski, takiego naukowca, który tam się pojawia mm -hmm. gdzieś w trakcie. I Jerzy Skolimowski, który właśnie świeżo był nomin nominowany do Skara. Wszystko nam się to łączy jakoś, średnio nam się to łączy, żeby powiedziawszy. Ale, ale nie dalej. musi. Polski wątek, proszę Państwa. To jest bardzo ważne, że Polacy robią czasami jakieś rzeczy na świecie. E Polacy robią rzeczy, to, to był świetny kanał w ogóle na YouTubie. No. Tak, tak. E, był taki kanał kiedyś prowadzony przez wujka Samozło i tam były polskie by tam, motywy w amerykańskich filmach i to był strasznie zły kanał, który przetrwał chyba trzy filmy. E, może katuluję. to zawiodło, może kwestia prowadzącego. No. Było możliwe, możliwe. Natomiast e, no co, no atakują, był film, to był film, który obejrzałem jako dziecko, który mnie niespecjalnie przeraził, ale też jako dziecko obejrzałem film dużo mniej znany i który przeraził mnie tak, że na to już zgadnij, co pożegałem się ze strachu, to jest klasyk... Brak Klasyk mm -hmm. Mały Bartek. E, film nazywał się Bez Ostrzeżenia, Without Warning e, z, i powstał w roku 1994. W Polsce wyemitowany został chyba w Polsacie, ale nie jestem pewien, czy to nie była telewizja polska. W każdym razie film był stworzony... No właśnie, no to, to jest, wygląda troszkę jak, jak, jak ta radiowa adaptacja Wojny Światów, no bo... Tylko, że w wersji telewizyjnej, no bo tutaj em, stworzono jakieś takie wrażenie, że oto oglądamy na ekranie Transmisję z końca świata, transmisję z sytuacji, w której jacyś kosmici na nas napadają, tak? I Zaspoileruję, no bo to jest mało znany film, a, a też to jest istotne dla tej historii, w sensie muszę wyjaśnić, czemu się pożegałem, mianowicie na końcu tego filmu jest rzeczywiście koniec świata, i widzimy mm, absolutnie spanikowanych i zdołowanych, y, prawda, prowadzących y, jakiś taki program informacyjny y, na żywo, coś jakbyśmy oglądali właśnie tvn 24 i to jest zrobione bardzo, bardzo dobrze, ja, zwłaszcza jak na, jak na film telewizyjny przypomniałem sobie ten film na potrzebę tego podcastu, i. No, jest to bardzo creepy i, i takie, mm, powiedzmy. Mm... Może było troszkę bardziej krwi w latach 90., które były spokojniejsze niż, niż, niż to, co mamy dziś, dzisiaj, tak? Mamy za, za granicą wojnę, więc, więc, więc po, powiedzmy, jakieś takie apokaliptyczne sytuacje, siedzą nam w głowach trochę mocniej może niż wtedy, ale tak, zrobiło to na, mnie, to na mnie wrażenie. Ten film, zresztą twórcy zdawali sobie sprawę z tego, że ten film jest, może zrobić wrażenie na telewizjach, dlatego że pod sam koniec była taka, taka tablica mówiąca, że, że, że to, to, to nie była prawdziwa transmisja i że proszę się nie przejmować filmować tak naprawdę, nie? E, więc tak, to powstawało z, sporo też filmów, które... Znaczy, e, wci wciąż powstawały filmy, które, które mm, widziały jakąś... dostrzegały jakąś nadzieję w tym, że możemy skontaktować się z obcą Tutaj na przykład możemy wskazać na, na kontakt. E, no ale tak, ale rzeczywiście tych, tych, tych Invasion, Alien Invasion Movies było, było wciąż dużo. Tutaj można też jeszcze wskazać na rzeczy z drugiej połowy lat 90., czyli na... E, film Oni, nie wiem nigdy jak to odmieniać, na Onych Roberta Rodriguez'a z Elijah Woodem, bardzo młodym, i na kosmiczny mecz, bo w sumie kosmiczny mecz też de facto trochę tym jest, tak, że przylatują jacyś kosmici, no musimy zagrać z nimi w koszykówkę. Jest to dość przerażające, szczerze powiedziawszy. Tak wyobraziłem sobie właśnie, że na przykład, nie wiem, przylatują kosmici i każą grać ze sobą w piłkę i, i Ziemia wyznacza reprezentację Polski w piłce nożnej do tego, do tego zadania i i to byłoby, ja bym chyba już opakował tak naprawdę. Pewnie tak, wizja gry w kosza z ludźmi nie wydaje ci się przerażająca? Dla mnie jak najbardziej. To jest bar bardzo, obcy, bardzo obcy mi sport, bo to jest obca kultura, bo to nie jest nasze, aby piłkę nożną wymyślili oczywiście Polacy. W, okol w okolicach Elbląga, to sobie poczytajcie w encyklopedii. E, no tak, 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 no było też troszkę szurów, jeżeli chodzi o muzyczkę, znowu tutaj wracamy. E, Blink One Night Two, czyli no, jeden z ulubionych zespołów Bartka, top mm -hmm. 2,5 miliarda zespołów. Myślę, że dla nas na tej swojej w sumie najbardziej znanej płycie: NM of the State mają numery Aliens Exist, i tam jest ta cała opowieść. No tam, że gdybym się dowiedział, że, że istnieją, to oczywiście tam bym się bał, zostawiłbym drzwi, kurwa, od garderoby otwarte. Ale CIA by na pewno powiedziało, że to są jakieś pogłoski, plotki, czyli wracamy tutaj do, do wątku rozwojowego jak najbardziej. Tom DeLong z gitarzysta Bing Night bardzo chętnie się udziela w ogóle w tym temacie, nie tylko w tym temacie. Bardzo lubi teorie spiskowe, więc jeżeli ktoś jest fanem tego zespołu, to na pewno trafił na jakieś rozmaite jego wynurzenia. No, na pewno traktuje ten temat poważnie, ten i inne tematy paranormalno danikenowsko jakieś tam. Na pewno robi to z większym wdziękiem niż Konrad Niewolski czy Red, ale kto robi to z mniejszym wdziękiem, więc to już tam osobna rzecz. Yeah. <laughs> Tak, tak, no, te, te klimaty post o których wspomniałeś, no, dało się je zauważyć rzeczywiście, one powróciły z całą mocą, no, tak powracały w ogóle co, co kilkadziesiąt lat, tak, rzeczywiście o Roswell przestano mówić w latach, tam, powiedzmy 60 tak, wrócił w latach 70 potem wrócił w latach 90 no i wróciły na przykład w postaci piosenki Unmarked Helicopters z zespołu Soul Coffing. ja bardzo lubię ten numer, on zresztą był nieprzypadkowo umieszczony na takiej składance związanej z serialem z archiwum Mix, tak? Proszę Państwa, dojdziemy do tego serialu. Dopiero, prawda, godzina podcastu minęła, więc jeszcze, jeszcze, jeszcze dolecimy tam. Eee, no i tak, no i ta piosenka właśnie, w tej piosence wokalista śpiewa, że Unmarked Helicopter is hovering, the Lord is coming soon. I dalej w tej piosence jest The said it was a weather balloon, tak? Oni, mm -hmm. o, o, oni powiedzieli, że to, jest, że to jest balon meteorologiczny. No, ten balon meteorologiczny, wydaje mi się, że władze się zupełnie tego nie spodziewały, że, że, że akurat ta wersja z balonem meteorologicznym stanie się aż takim memem, nie? Że, że to po prostu będzie jakiś dziewięćdziesiąty któryś rok i, i wciąż w tekstach piosenek będzie, będzie mowa o balonie meteorologicznym, obiekcie niezbyt wydawać by się mogło atrakcyjnym, jeśli chodzi o umieszczenie go w poezji czy w tekstach piosenek, a jednak prawda, jakby on się tam przewijał. Tak jest, no tych wątków oczywiście trochę jeszcze było też na poziomie wizualnym, mamy na przykład teledysk numer, do numeru Spaceman Babylon Zoo. no poza Pixisami mieliśmy oczywiście jeszcze, no kurwa kogo, mieliśmy Kult i Kazika Staszewskiego i numer mm -hmm. Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia, gdzie Kazik ostrzega przed tym, że wojna to nie jest rozwiązanie, a innym razem broni jakiegoś debila. Ale to wiadomo, ludzka natura jest przecież, jak wiadomo, skomplikowana. Natura polskiego, polskiego rockmana w okolicach 60 jest skomplikowana. Szczególnie. Skoro jesteśmy w tych 90-sach, no to trzeba tutaj wspomnieć o filmie Alien Autopsy, 17-minutowy film, który na pewno wielu z Was widziało. No co tam mamy? To jest film Reya Santiliego, na którym obserwujemy sekcję zwłok, Takiego właśnie szaraka, no takiego po prostu kurwa. Absolutnie klasyczny, w ogóle tak, że kosmita może być klasyczny, nie? To jest klasyczny kosmita, no można to, można to powiedzieć wprost. Ludzie byli przerażeni, oczywiście, jeżeli ktoś to widział po raz pierwszy, szczególnie gdy nie był wtedy najbardziej dojrzałym człowiekiem, to prawdopodobnie też przerażony był. Santilli się przyznał do tego, że to była pewnego rodzaju mistyfikacja, ale że została ona oparta na filmie, na autentycznym filmie z Roswell, który on sam obejrzał w 92 i podobno gdzieś tam między klatkami można zobaczyć ujęcia. To też jest w ogóle mocno ninetiesowo, zerówkowa rzecz. Przekaz podprogowy albo jakieś takie wmontowane szybkie klatki i rzekomo w tym filmie są klatki z tego prawdziwego filmu z Roswell, więc mistyfikacja, ale oczywiście na bazie tego co co naprawdę się w Roswell wydarzyło. Cholera wie, ale w tym przypadku raczej nie, kurwa raczej. nie, raczej kompletny bullshit, mówmy się. Cała nasza dobra wola w tym przypadku jednak odpada. Tak, znaczy no, gościowi zależało na tym, żeby osiągnąć jakiś taki wiralowy sukces przed internetem. No i udało mu się de facto, nie, no, jakby to, to, to faktycznie wyszło, akurat też wpasował się bardzo dobrze z tym filmem, bo to, to było połowa 90 chwilę przed tym, jak internet ruszył i no pamiętam początkowy, początki internetu. To jest coś tak, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że do dziś widuje klatki z tego filmu e, pojedyncze jako, jako, nie wiem, czy może nie jako dowód, ale powiedzmy, jeśli ktoś próbuje mówić coś o, o UFO, no to, to faktycznie to jest, e, używa, używa tego filmu, co robi jakoś tam wrażenie, no bo to jednak jest, wiesz, e, jest amatorska produkcja, tak, bez jakiegoś tam specjalnego budżetu, e, no to były jeszcze takie czasy, kiedy, kiedy twórcy tacy jak, e, jak, jak, jak Santilli, czy, czy jak twórcy, nie wiem, Berwich Project byli w stanie... E, prawda, przerazić w ten sposób e, e, ludzi. E, i jeszcze tak na marginesie warto tutaj wspomnieć, że, że, że swoje robiło też środowisko game devowe, prawda, dlatego że e, te, te, te motywy ufologiczne pojawiały się w grach wideo. E, tutaj można wspomnieć na przykład o, o, o serii XCOM zapoczątkowanej przez UFO, Enemy Unknown czy, czy, czy o Duke Nukem 3D, które tam z kolei brało te wszystkie takie e, motywy i się tam zbijało z nich troszkę, bo tam kosmici, prawda, przybyli po co, żeby babeczki tam porwać i tego i Duke tam e, je próbował ratować. E, ta gra jest potworna, jak się z gra w nią, w nią dzisiaj i troszkę się porozumienia, co tam się dzieje, dlatego że no, ona dość swobodnie podchodzi do tematu przemocy seksualnej. E, no tak, no, więc raz umówiąc, może powiedzmy to, to, co powiedzieliśmy do tej pory. E, oczywiście bywały, miewaliśmy teksty kultury, które podchodziły do tematu spotkań z inną cywilizacją w sposób optymistyczny. No, Kazik, prawda, i się, 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 się wsławił piosenką taką pacyfistyczną, umieszczoną w, takim, w takiej konwencji, ale tak generalnie dało się wyczuć Mm, takiego, to falę generalnego niepokoju, związaną właśnie, no, trochę nie wiadomo z czym, no bo lata 90. na zachodzie, w Stanach, były relatywnie spokojne, tak? Na pewno były spokojniejsze niż, niż, niż lata 70. A, i na pewno są spokojniejsze niż, nie wiem, niż lata XX-XXI wieku, a mimo to jakoś tak ludzie szukali czegoś, czym, czym można byłoby się zaniepokoić. Znaleźliśmy taki artykuł w New York Timesie z września roku 96. pod tytułem Alien Beings Abduct Pop Culture, w którym dziennikarz Trip Gabriel, to jest w ogóle bardzo ładne imię i nazwisko, Trip Gabriel, nie um, zauważa. Cytat. Dziś fascynacja latającymi spotkami wydaje się większa niż kiedykolwiek. Wywiady z psychologami, historykami i artystami wskazują na różne przyczyny. Lęk przed milenium, nieufność wobec rządu i tradycyjnych źródeł informacji, duchowe tęsknoty zapoczątkowane przez New Age i lęki związane z seksualnością w do podejmowania ryzyka latach 90. -tych. Chociaż prawdziwi wierzący, i to jest takie określenie, które słabo brzmi po polsku, to chodzi o true believers. Nie? By się z tym nie zgodzili, można śmiało powiedzieć, że zalew obrazów związanych z UFO um, um, Mówi nam mniej o obcych istotach, a więcej e, o nas samych. I tu jest dalej cytat z Barego Bayersteina profesora psychologii e, na Uniwersytecie Simona Frasera w Kolumbii Brytyjskiej. I on mówi tak: Judeo-chrześcijański światopogląd i, przekonanie, e, z którymi, i przekonania, z którymi ludzie dorastali, niejednokrotnie zawiodły i nie odpowiadają już na wielkie egzystencjalne pytania. Ludzie szukają odpowiedzi z różnych stron. UFO to mariasz zaawansowanej technologii i silnego religijnego pragnienia wiary. Więc to, to rzeczywiście jest dość czujny, dość czujny tekst, który jest o tyle też właśnie interesujący, że on powstał dokładnie wtedy, kiedy ludzie mieli rzeczywistą dużą zajawkę na... E, z, związaną z UFO, która tak naprawdę do dzisiaj już nie powróciła w takich rozmiarach, nie? Tak, no to jest ym, dosyć w ogóle ciekawa teza i myślę, że trafna, no bo z jednej strony odhaczasz potrzebę czegoś, co jest pozaziemskie, czy to będzie... Panie Jezus, czy to będzie szarak w latającym spotku, to jest um, osobna sprawa, ale przy okazji, no, jak możesz ztechnicyzowanym, czy tam ztechnologizowanym świecie wierzyć w to, że jakieś odwieczne bóstwo? Nie, tutaj masz po prostu cywilizację, która jest dużo, dużo lepiej rozwinięta i ma zasoby, które sp sprawiają, że może podróżować między, między planetami, więc tak, to się wpisuje w to, w, w to wszystko i w klimat lat 90. No ale czy kosmici wtedy odpuścili, czy to wszystko już po prostu wylądowało w jakiejś takiej szufladce popkulturowej, czy byliśmy już tylko skazani na jakieś nie wiem wersje, obrazy, interpretacje? Czysto fikcyjne. No, cholera wie znowu, ale możemy podejrzewać, że nie do końca, bo 13 marca 97 roku wydarzyło się coś takiego jak światła nad Phoenix, czy też oryginalnie Phoenix Lights. No, wtedy mieszkańcy okolic zobaczyli na e na niebie jakieś takie no, świetlne kręgi, punkty, on, dosyć duże punkty, które są ustawione w jakimś takim dosyć mm, no, równomiernym szyku. I oczywiście, że wzbudziło to zainteresowanie, czy tam podekscytowanie, czy, czy zaskoczenie. Jak zwykle władze próbowały to tłumaczyć czymś racjonalnym, no bo też trudno się im dziwić. Jakby, trudno oczekiwać, że tam jakiś dowódca, czy tam burmistrz powie: tak, mamy przepierdolone, Słuchajcie, o Jezu, słuchajcie. Ufo, pan... Wczoraj, jeżeli się wam wydawało, że patrzą na was istoty pozaziemskie, to niestety muszę był tutaj przyznać, że Phoenix jest teraz, kurwa, sła... no jakby nie wyobrażamy sobie tego, nie muszą powiedzieć, że wiecie. Jest to oczywiście słabe wytłumaczenie, tak, że to były flary wojskowe, bo dlaczego flary miałyby się utrzymywać na jakiejś wysokości po prostu tyle czasu i, i jak w ogóle je ułożyć w taki... Równomierny szyk, no, no tak, średnio. Oczywiście jest to sprawa, o której też powstał jeden film fabularny w 2017 roku, czyli 20 lat po tamtym wydarzeniu. Można znaleźć w sieci rozmaite wspomnienia, być może prawdziwe, tak, osób, które no, tego wtedy doświadczyły. Więc nie wiemy, co się tam wydarzyło, natomiast wiemy z całą pewnością, że 13 dni po tych Phoenix Lights. Na przedmieściach San Diego odnaleziono. No i tutaj od razu ostrzeżenie: nie jest to zbyt sympatyczna sytuacja, jest ra raczej drastyczna. Znaleziono 39 ludzkich ciał w wieku od 26 do 72 lat. No i śledztwo wykazało, że. Mm, Dokonano zbiorowego samobójstwa, rytualnego samobójstwa. W odcinku o Satanic Panic wydaje mi się, że wspominaliśmy o Heavens Gate, o sekcie, o której czasem wtedy media wspominały Wrota Niebios, Wrota Nieba, jakoś tak to w polskich mediach brzmiało. Członkowie tej sekty prawdopodobnie wierzyli w to, że dzięki temu samobójstwu uda im się dostać na pokład statku kosmicznego. Tak, no, te, te sprawy wydają się powiązane, ale oczywiście no, trudno to stwierdzić z całą pewnością. Z całą pewnością natomiast mogę stwierdzić, że o ile czasami ym, nie bawi mnie SNL, czyli Saturday Night Live, czasem bawi zwykle raczej nie, to w tym przypadku ym, dokonała się lekka chujowizna. Jeżeli słuchacie tego podcastu regularnie, to wiecie, że sakrum śmierci nie do końca jest, nie wiem, naszym sportem czy, czy moim sportem. Nie o to chodzi. Tego typu jakieś grube żarty uchodzą, ale co się w SNL-u pojawiło? Tutaj trzeba zaznaczyć, że członkowie tej sekty mieli na stopach buty Nike, konkretny model, który nazywał się Decades. I w SNL-u opublikowano jakąś taką właśnie fejkową reklamę. No i widzieliśmy tam te zwłoki na jakichś tam łóżkach piętrowych i tak dalej. No było to tak zaaranżowane, żeby przypominało to samobójstwo, które dokonało się chyba kilka tygodni. Nie, wcześniej, kurwa, jak na ten SNL, który czasami jest właśnie jakiś taki miękki, jakiś taki serowy, to tak bardzo, bardzo grubo, ale pomyślałem o tym, że cholera, no, ja wiem, że ludzie pewnie z przeprawnymi mózgami, ludzie bardzo pogubieni, kurwa, sekciarze, pojeba, ale, ale ludzie, nie, więc tutaj troszeczkę coś się wywaliło z tych, z tych torów, moim zdaniem. Znaczy, zaskoczyło mnie to, że to rzeczywiście poleciało w latach 90., ale potem sobie pomyślałem, no, w sumie tak, no, w sumie takie rzeczy rzeczywiście lata 90. potrafiły być grube, jeśli chodzi o, o brak wrażliwości, no bo no okej, okay, mówimy tutaj o ludziach, którzy, którzy no, z, 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 zabili samych siebie, żeby, żeby dostać się na sadek, na pokład statku kosmicznego, ale z drugiej strony mówimy też o ludziach, którzy pewnie mieli jakieś rodziny i tak dalej, i tak dalej, te rodziny mogły oglądać telewizję wieczorem tam w porze wysokiej oglądalności i zobaczyły fikcyjną reklamówkę. E, firmy, firmy Cats, e, filmy też zajmujące się butami, e, no, powiedzmy konkurencyjnej w stosunku do Nike w jakiś tam sposób I, e, i, i, i ta reklamówka pokazywała te zwłoki, pokazywała te Nike na tych, e, na, na nogach tych, tych, tych osób, które m, wzięły udział w tym zbiorowym e, samobójstwie e, i, i e, na końcu jest właśnie logo Cats i, i, i hasło reklamowe Worn by Level-Headed Christians, tak? Czyli, czyli noszone przez. E, Zrównoważonych chrześcijan, jest to grube, i tak, to, to jest tak grube, że, 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 że nie, nawet nie wiem, jak to skomentować, że powiedziawszy, no bo, mm, no bo nie, nie da się tego do, do końca podbić. tak? No to poleciało po prostu w telewizji i, i zobaczyli to ludzie, i, i jest to żart ze zbiorowego samobójstwa, nie? Ciekawe. No z całą pewnością by to nie poleciało dzisiaj, nie? Ciekawe to jest, ciekawe jaka była wtedy konkretnie ekipa, tutaj nie mówię tylko o aktorach absolutnie i aktorkach, tylko też o tak zwanych osobach decyzyjnych. No, troszkę grubo, tych żartów oczywiście związanych z kwestią obcych, tutaj ta sprawa, no, gdzieś tam lekko powiązana, chociaż nie wiemy, czy z Phoenix Lights, ale na pewno z kosmitami. Owszem, ale tych żartów było więcej, no, mamy pierwszy odcinek South Parku i Cartman Gets an Anal Probe, to jest tytuł tego odcinka, Kartmanowi, no jak to zwykle bywa, prawda, wyrasta z dupy swego rodzaju jakaś taka antena, w każdym razie no został poddany jakimś tam, jakimś tam badaniom, kosmici, szaraki wsadziły mu sondę, co tu można mówić, no w dupkę, więc hmm. tego typu humorku było dużo, no bo faktycznie pojawiały się też rozmaite jakieś takie świadectwa, no i to oczywiście bardzo dziwnie się o tym mówi, bo gdy ratujemy się tym, że no cholera wie, to trudno o tym mówić jako jakimś takim realnym zdarzeniu, jakimś Takiej realnej przemocy, ale zdarzały się jakieś takie świadectwa, które wskazywały na to, że jakimś tam nieprzyjemnym działaniom, delikatnie mówiąc, nieprzyjemnym działaniom, ludzie ze strony obcych bywali poddawani. David Huggins nie był jedną z tych osób, tutaj trzeba zaznaczyć, mówimy o sobie dziś prawie 80-letniej, o panu, który jest takim no, zapalonym malarzem, ale jest bardzo skoncentrowany na jednym temacie. Tak jak Franz Kawka napierdalał cały czas o tym samym, podobnie robi. Pan David, pan David twierdził, że stracił w wieku 17 lat, więc było to dawno temu, że stracił, proszę pana, cnotę z kim? Stracił cnotę z kosmitką i przedstawia to w, tym, w tych swoich dziełach. Można je sobie oczywiście łatwo wygooglać: David Huggins, Huggins, jeżeli ktoś chciałby to szybko znaleźć. I powiem ci, że jest to dosyć um, frapująca sprawa. Co mnie tutaj frapuje? No, mianowicie to, że. E, ta kosmitka, ta, 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 ta nie, można powiedzieć, ta, ta sympatia pana Davida z tych, tych dawnych lat, która tutaj pana, pana Davida dosiada i tak dalej, jest przedstawiana w różnych tutaj pozach. Ta pani wygląda, może nie jeden do jeden, chociaż ludzie mają różne figury, różne sylwetki. Ta pani wygląda jak ziemska kobieta, tylko że ma głowę szaraka, mhm. jak cholera, ale jednocześnie ma włosy, czego o szarakach powiedzieć nie można, więc ogólnie trochę wygląda tak, jakby pan David stracił dziewictwo z dziewczyną, która się dla jej przebrała, ale no oczywiście to nie jest nasze życie, nie nasze doświadczenia. Jest to, jest to absolutnie tutaj leitmotiv jego, jego twórczości. No. Ja muszę powiedzieć, że bardzo lubię takie rzeczy, bardzo no To jest jakiś tam rodzaj bitywizmu tak? Znaczy to jest po prostu ewidentny amator, który... Znaczy przecież nie wiem, no być może skończył jakieś studia, nie, nie sprawdzałem tego, tak? No ale, ale te obrazy wyglądają na, jak, jak amatorskie, no i być może rzeczywiście to była dziewczyna, e, która, która jakby włożyła jakąś maskę, no ale ona też musiałaby przy okazji go tam zabrać na pokład Sarku Kosmicznego i tak dalej, więc... E, no to, już to jest z... trudno zorganizować, no. Tak, to no, są wspomnienia, które wróciły do, do Hugginsa gdzieś tam w, w trakcie je, jego życia rysu, chyba pod wpływem hipnozy. E, jest dostępny film e, o Hugginsie. Powstały w roku 2017. To jest film, który nazywa się Miłość i latające spotki Love and Saucers. E, dostępny u nas na Apple TV. E, nie zdążyłem go jeszcze obejrzeć, ale na pewno go zobaczę. E, on podobno jest bardzo dobry. E, Rotten Tomatoes tak twierdzi, czyli i, 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 ten, e, i ta średnia e, krytyków i średnia widzów, e, one są bardzo zachęcające. E, e, no e, tak, to, to, to wszystko pokazuje, jak bardzo Hmm, powiedzmy, w amerykańskiej popkulturze to UFO było zakorzenione i po prostu w, w ogóle w amerykańskim postrzeganiu świata, a nawet w amerykańskiej polityce, nie no bo, no bo na przykład prezydenci dosyć często a raz, że są pytani e, o UFO, a, a, a dwa, tak jak na przykład Jimmy Carter, sami nieproszeni o tym opowiadają. No Jimmy Carter e, w, w, wspominał wielokrotnie o tym, że w roku 69, czyli dwa lata przed tym, jak został gubernatorem Georgii, e, on widział Taki niezidentyfikowany obiekt latający. I ocenia się dzisiaj, że to doświadczenie miało wpływ na słowa, które wypowiedział w trakcie kampanii prezydenckiej, że jeśli wejdzie do Białego Domu, to udostępni wszystkie informacje o UFO, jakie tylko posiadają Stany Zjednoczone, finalnie no, niczego nie ujawnił, gdy już został prezydentem. Stwierdził, że, że, że to ze względów bezpieczeństwa, ale jaka jest prawa, prawda, Mateusz, że truth is out there, prawda? Być może e, na przykład e, nie chciał. Stwierdził, zmienił zdanie. Tak, może tak być. Tak Może tak być. Tak, to, tak, tak, samo, tak samo jak e, robił amerykański rząd w latach 90., jeśli chodzi o Roswell. Że nie, nie, wiecie co, to jednak był inny program. Znaczy, był jeszcze inny, jeżeli was to nie przekonuje. Tutaj też mogła nastąpić zmiana zdania. No, ta sprawa prezydenci Stanów Zjednoczonych, a UFO ma jeszcze jakiś dalszy, dalszy rozwój. U Jamesa Cordena, w doskonałym talk show, doskonały prowadzący talk show mm -hmm. i odwiedził go kto? Odwiedził go Bill Clinton. Postać też dosyć mocno kontrowersyjna. W każdym razie Clinton został tam zapytany o właśnie sprawy z Roswell i o to, czy w ogóle wierzy w to, że istnieje jakieś życie pozaziemskie. E Twierdził tam, że no, wysyłał do Roswell różne osoby, nie może powiedzieć kogo, hehe, he, he, w domyśle, bo musiałbym cię zabić. Tam pojawia się taki żarcik. W każdym razie wspomina też pobyt na Hawajach razem z Hilary, tam na Hawajach, gdzie znajdowało się jakieś takie obserwatorium, gdzie rozmaite kraje wysyłały swoich naukowców i odwiedził to obserwatorium z małżonką i rozmawiał o tym, czy ich zdaniem w ogóle, czy w ogóle o tym rozmawiają, czy, czy, czy coś takiego może istnieć i tak dalej. Usłyszał od jednego z naukowców, że tak, że bardzo często się o to kłócą, więc zapytał, no tak, to jakie są tutaj głosy. No część z nas twierdzi, że jest 85% szans na to, że istnieje życie pozaziemskie, a druga część twierdzi, że tych szans jest 95%. Oczywiście Clinton tutaj podkreśla, że, że jakoś go to przekonuje. Znaczy mnie to też przekonuje. Poza tym, że oczywiście głos naukowców w ogóle w różnych sprawach jest w stanie mnie przekonać. Perspektywa, Jakoby. Ona jest do obronienia tylko w jakichś takich warunkach, wiesz, wielkie religie świata, mhm. że, że ta planeta w tym układzie akurat słonecznym, w tej galaktyce, których jest pierdyliard, że tylko ona spełnia warunki, żeby ją po prostu zamieszkiwać, żeby rozwinęło się tutaj życie, no za cholerę się ta teoria nie sprawdza, jeżeli wyjdziemy poza optykę jakąś taką, wiesz, opartą na tym, tym takim chrześcijańskim yy, korzeniu, więc ym, więc tak, no Obama też przyznawał, że Stany mają jakieś nagrania obiektów i co, nie mają akurat tutaj jakichś takich pewnych przeszłość co do tego, co to tak naprawdę jest, nie są w stanie tego wyjaśnić, więc te niewyjaśnione sprawy z przeszłości, one, one wciąż, wciąż yy, istnieją. Sam Trump w 2020 Roku wypowiadał się sceptycznie, oficjalnie przynajmniej na temat UFO, ale Haim Eshet, szef izraelskiego programu kosmicznego, twierdził, że, że Trump wie i w ogóle, że chciał wylać herbatę i, i powiedzieć wszystkim o tym, co się dzieje. No, jest to Donald Trump, więc znowu no, po raz kolejny w tym podcaście. A chuj wie, no. Kto tak, wie? to jest w ogóle dziwne, że jeśli miałbym wskazać na jakiegoś, na jakiegoś prezydenta, który akurat powiedziałby, że no, no, kosmici na pewno istnieją i w ogóle się z nimi kontaktuje, to właśnie byłby to Trump. nie? No, no i ten, że wspomniany przez ciebie Eszed powiedział, że Trump było o krok od ujawnienia tego, ale kosmici z Galaktycznej Federacji powiedzieli, poczekaj, pozwólmy wpierw ludziom się uspokoić, nie chcieli wywołać histerii. Kosmici z, z Galaktycznej Federacji. I mamy Galaktyczną Federację już tutaj, tutaj na stole. E, no nie wiem, no ciężko jest mi ocenić słowa, słowa pana Eszeda. E, no, jest to osoba jednak, e, na, która lata spędziła na wysokim stanowisku i on miał powiedzieć też przy okazji tam, że no ale tam, mi już nie zależy, w sensie już co miałem zrobić, to zrobiłem, a teraz jak mi ludzie nie uwierzą, to trudno. no To najwyżej, tak? Czy też trzeba powiedzieć, że to jest pan w podeszłym wieku? Wspomniałeś, Mateusz, o, 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 o chrześcijańskim korzeniu. No to skoro mówimy o korzeniu i o chrześcijańskim korzeniu, to trzeba też jeszcze powiedzieć, że Ronald Reagan parokro w tym w ogóle raz w obecności Gorbaczowa, wywołując niejaką konfuzję w ogóle u Gorbaczowa i u innych słuchaczy, to, to się akurat wydarzyło w 1984 roku, powiedział, że gdyby zaistniało niebezpieczeństwo związane z atakiem obcych na Ziemię, to, 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 to obie strony, powiedzmy, oba mocarstwa musiałyby się zjednoczyć we, we wspólnej sprawie. No i powtarzał to jeszcze, to, to jeszcze parokrotnie, Więc ciekawe czy, czy, czy to jest kwestia tego, że. No nie wiem, nie, ch nie chcę tu wnikać, tak, ale, ale oczywiście fani teorii spiskowych i, i tematów związanych z UFO twierdzą, że no po prostu Reagan coś wiedział, czegoś się konkretnego obawiał, no ale minęło od tamtego czasu parę dekad, no i być może po prostu kosmici z federacji, galaktycznej federacji no, stwierdzili, że, że, że może Ronald że, że może uspokój się trochę i, i przestań tutaj, prawda, wylewać herbatę, jak tu ujął. Tak, no przez cały ten czas oczywiście narosła wokół nas nie tylko ta ikonografia właśnie, ta szarakowo spotkowa o której dzisiaj wspominaliśmy, to taka no mocno popkulturowa, ale też pojawiło się mnóstwo rozmaitych teorii spiskowych i typologii, tak naprawdę, bo to jest tak jak. Jak się okazuje, człowiek średniowieczny miał swoją typologię aniołów, na zasadzie ci mieszkają na tej wysokości, ci na tej, i tak dalej, i tak dalej. Co sobie można mm -hmm. poczytać w jednej książce C.S. Lewisa swoją drogą, ale nie w książce beletrystycznej C.S. Luisa Chyba zagubiony obraz. No to, to samo się stało oczywiście w związku z tymi obcymi cywilizacjami. No, dzisiaj padło już nazwisko Niewolskiego, padła już ksywa Reda, więc to oczywiście te słynne podcasty opublikowane przez CGM, w których dwaj panowie, rozprawiają o tym tak jakby to była po prostu ugruntowana wiedza naukowa no coś No tak no to przy... i rzucają wzajemnie oczywiście jakimiś określeniami no to, to pokazuje że to jest wielki rynek, ale też wielki wabik dla osób, które bardzo szybko chwytają tego typu teorie i które na tyle pragną niesamowitości, że zaczynają o nich rozmawiać jako faktach, tak mimo że sami mhm. Sami nie, nie twierdzą, że w ogóle mieli styczność. Tak jak niektórzy mają jakieś wspomnienia, doświadczenia, oni tak nie twierdzą, ale jeżeli przeczytali coś w internecie i to było usystematyzowane, że ci mieszkają tu, ci mieszkają tam, tam ci mieszkają sram, to można o tym dyskutować, jakby to była kurwa, wiesz, chemia po prostu, albo, albo biologia. Więc no to, to się stało przez te wszystkie lata. Oczywiście, jakimś tam paliwem były dzieła Danikena, w których się mój najlepszy ziomek z czasów dzieciństwa zaczytywał, i, i wiem, że bardzo szukał jakichkolwiek dowodów. I to też. Bardzo dużo mówi o tej sile sugestii czy o autosugestii, tak? Gdyby po tego Danikana nie sięgał, to raczej by podchodził do rzeczy sceptycznie, bo ogólnie miał jakieś takie naukowe zainteresowanie, ale dzięki Danikanowi bardzo chciał, żeby to się wydarzyło i jakaś po prostu gówniana, świecąca kropeczka na niebie, to już dla niego, dla niego było coś. Więc ja też tego nie mówię na zasadzie, wszystko to jest mierzalna rzecz, wszystko się da po prostu, kurwa szkiełkiem i okiem, nie. Ale jednak mamy jako ludzie tendencję do tego, żeby w jakieś wątki spiskowe wchodzić. Tak, a przy okazji mamy tendencję do tego, żeby mm, powiedzmy przywiązywać troszeczkę przesadną uwagę do własnych doświadczeń i do tego, co zobaczyliśmy gdzieś tam. I jak się często dzisiaj słucha, nie wiem, bodajże na Kilo jest gościem, który uważa, że, że, że widział, e, że, że, że był świadkiem niezidentyfikowanego obiektu latającego, no to on jakby po prostu mówi wprost, że on nie da się e, przekonać, że to nie było to, tak. No, ja to nawet rozumiem, tak? No, zobaczyłeś coś niesamowitego. Przy okazji to jest świetna anegdota. E, opowiadałeś o tym już ludziom, i ciężko jest, jest, jest się po iluś latach wycofać z czegoś takiego, nie? No, to po już brniesz w to. Tym bardziej, że zdajesz sobie sprawę z tego, że nawet gdybyś już powiedział, że no, ściemniałem przez te wszystkie lata, niczego nie widziałem, i tu nie mówię o, oczywiście o Nilu, to mówię też o, o, o innych osobach, które powiedzmy zarabiają na tym temacie, no to. Część osób stwierdziłaby, o, czyli podkupili go rząd tutaj zadziałał, albo wzięli klona tego gościa, i tam teraz mówi inne rzeczy, nie, więc już nie ma wyjścia z tego, nie? Jest taki bardzo dobry um, podcast, The Chilluminati podcast, um, amerykański, który, który, który polecam. Oni tam w odcinku czwartym się zajmowali między innymi właśnie obcymi. I tam jeden z autorów tego podcastu powiedział rzecz, która jest mi bardzo bliska. A propos tego też, co powiedziałeś o tym, że o tych typologiach różnych, że są tacy obcy i śmacy obcy, i w ogóle jest taki, który tacy, którzy są źli, tacy, którzy są dobrze, i tak dalej że, no, te, ja mam podobne podejście do ciebie, tak, no, prawdopodobnie jest prawdopodobieństwo, tak, że, 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 że coś się wydarzyło, że ktoś coś kiedyś zobaczył, że latając spotki coś tam, no, nie? Ale za każdym razem, kiedy, kiedy osoby, które bardzo mocno wierzą w UFO, próbują zasugerować zupełnie wprost, że, że, że tam właśnie i gadają o tym, że na Ziemi się toczy międzygalaktyczna bitwa i że są różnokolorowi obcy, to za każdym razem właśnie mam, mam, mam w głowie jakieś takie zamki mordy, mm. Nie. Jakby nie. Spróbujmy o tym pogadać, tak? Ale, ale spróbujmy nie dopisywać do tego, do tego tych wszystkich teorii, które po prostu centralnie wyglądają jak z bardzo taniej książki science fiction, nie? E, Spróbujmy spojrzeć na to, co mówią, co mówią naukowcy, bo naukowcy, tak jak wspomniałeś, tak? Jak wspomniał prezydent Clinton, e, oni nie odrzucają tego, że prawdopodobnie coś, coś jest. Mało tego, wielu naukowców jest przekonanych, że coś jest. Stephen Hawking był przekonany, że gdzieś tam we wszechświecie istnieje życie, dlatego że, e, dlatego, że no, jest bardzo mało prawdopodobne, że w takiej przestrzeni, tak dużej przestrzeni, tylko, tylko na jednej planecie coś wytworzyło. E, ale spróbujmy o tym pogadać w sposób naukowy i spróbujmy porozumieć to w sposób poważny, a nie mówiąc kurde o, 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 o aniołach i o tych, o anunakach i o innych tam rasach, które. które nauczyły nas, jak kurwa kładeć, kłaść cegłę na cegłę, cegła na cegłę, tak, 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 no te, te podcasty CGM-owskie to jest coś, co może wyleczyć w ogóle z zainteresowania tematem i jest to coś, co jednak ośmiesza ten temat, gdy mówimy z, zupełną, z zupełnie poważną miną, że kurwa jest mała szansa, że w kosmosie nie ma innego życia tak rozwiniętego albo bardziej rozwiniętego niż my. To jeżeli ktoś wjeżdża z tym wszystkim, to jest um, śmiesznie. Co stanowiło jeszcze paliwo dla rozmaitych teorii spiskowych, jeżeli chodzi o lata 90.? No, był oczywiście jeszcze serial Rozwój w Kręgu Tajemnic um, z 99 roku, bodajże, u nas emitowany chwilkę później. No i całkiem popularny, i to też oczywiście jest dowód um, tej mody, powrotu pewnych wątków. Zresztą to jest serial oparty na, na serii książek um, Melindy Metz, Roswell High, bodajże to oryginalny tytuł, także taka seria o młodzieży, że ale i kosmicznych bohaterach. No, oczywiście, że serial X-Files, czyli z Archiwum Mix, czyli serial z 1993 roku, który był w tym oryginalnym ranie, emitowany chyba do 2002, prawie, prawie 10 lat, tak? I tutaj też mamy. Tak, przy okazji, to, to nie będzie podcast o, z archiwów Mix, nawet jak dla mm -hmm. nas to byłby za, za długi wstęp do <noise> głównego tematu. Może się tym jeszcze kiedyś zajmiemy, bo część z Was o to, o to pyta, ale dzisiaj po prostu wspomnimy, no jakby tutaj fabuła też się zasadza w ogóle na, na, na spisku, bo tutaj mamy do czynienia z jakimś takim pozaziemskim politycznym porozumieniem to znaczy porozumieniem między jakimiś tajemniczymi ziemianami, którzy trzęsą światem, a a kosmitami mamy tutaj, oczywiście, katastrofę w Roswell, jako jakiś tam motor napędowy tego porozumienia, i tak dalej, i tak dalej. Spoilery serialu sprzed 250 lat. Mamy też, oczywiście, tę ikonografię, która już się wtedy mocno, mocno tak scementowała czyli mamy latające statki, mamy snopy światła, które wciągają do, do środka tego, tego spotka więc to też na pewno bardzo mocno napędzało tego typu myślenie ale co jest ciekawe, trafiliśmy na taki tekst z Vanity Fair z 2021 roku, bo bardzo lubimy ten periodyk sobie podczytywać gdzieś tam w Empiku, jak jest ściągnięty w kwietniu numer w grudniowy zeszłoroczny. zeszłorocznych. <laughs> dzisiaj chodzi do Empiku, żeby czytać zagraniczne gazety. <laughs> no kurwa, stary, wiesz jaki to jest cymes, jak się ten, jak się cały czas weźmie jakieś, jakiś tam spin. W każdym razie są tacy ludzie, a ja jestem no, taką osobą, która lubi po prostu ten papier. W każdym razie w tym, że Vanity Fair pojawił się wywiad w 2021 roku z Chrisem Carterem, no czyli no Głównym twórcą, archiwum, reżyserem, autorem scenariusza do wielu, wielu odcinków. No i Carter powiedział słuszną rzecz, że jakby uspokójmy się tam z konspiracji theories, no bo one nas tutaj znowu odciągają od realnych problemów. To znaczy, możemy sobie pobajać, możemy się pozastanawiać, możemy sobie poopowiadać tajemnicze historie, ale jeżeli gdzieś za naszymi plecami rozpierdala się planeta, jeżeli mamy do czynienia też z globalną pandemią i tak dalej i tak dalej, no to to nie jest do końca ten czas nie jest to moment. Oczywiście można sobie uciekać w jakieś wyobrażone światy i, i sam to robię i w życiu bym tego absolutnie nie krytykował, ale może zamiast się skupiać na jakichś takich rozmaitych teoriach dotyczących po prostu szarych eminencji, które trzęsą wszystkim i tak dalej, no to możemy się troszkę porozglądać i, i zająć się na przykład, że zimą jest 10 stopni, a zwykle było, było minus 2. Myślę, że to jest akurat ważny głos ze strony gościa, który no, wie co mówi, bo troszkę w tych, w tych teoriach czasu spędził i troszkę je też, no, chcąc nie chcąc, ponapędzał. Tak, no, muszę powiedzieć, że ja do całego archiwum mixy nie, nie wróciłem. Co więcej, jak przeczytałem streszenia tego serialu i kolejnych sezonów, to to, to, to to są bardzo skomplikowane rzeczy, jeśli chodzi o ten wątek UFO. Ten wątek UFO tam jest chyba najistotniejszym wątkiem w tym znaczeniu, że on się przewija przez wszystkie sezony i generalnie no nie, tej, no nie chcę spoilerować jakoś, jakoś mocno, ale, ale są tam kosmiczni kolonizatorzy, tak na przykład, tak? są różni kosmici, którzy tam zwalczają ich i tak dalej, i tak um, dalej. I nie wiem, czy miałbym siłę, żeby wracać do całości, no bo to jest jednak ten serial za dziewięćdziesiątych. To są rzeczy, które się mniej gładko ogląda od, od tych seriali już tworzonych po tej wielkiej rewolucji. Dzisiaj taki wyjątkowy odcinek, no, chociaż z drugiej strony kurwa, dosyć często mówimy, że dzisiaj wyjątkowy odcinek, więc może być tak, że wszystkie są wyjątkowe, a może być tak, że żaden. W każdym razie dzisiaj dużo Kontekstu niepolskiego, ale potrzebowaliśmy jakiegoś takiego podjazdu, jakiegoś takiego podejścia pod ten temat polski, ufologiczny, o którym pogadamy więcej w drugiej części. No właśnie, pewnie Wam brakuje tutaj Emilcina i tego typu sytuacji. Wszystko, wszystko będzie na razie taki zarys. Dziękujemy bardzo naszym patronom i patronkom bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś chce dołączyć do tego grona, no to patronite.pl łamane na podcastek, to jest dobre e, miejsce. Bardzo, bardzo do tego zachęcamy. I można postawić nam kawkę, czyli można taką jednorazową płatą nas wesprzeć na stronie buycoffee.to, albo .to, bo jak wpiszecie u, no to nie wejdzie, więc buycoffee. .tu. To bardzo zapraszamy, a tym, którzy nas już wspierają albo wspadli, bardzo bardzo dziękujemy. Ta jest, dziękujemy bardzo. I jeszcze przypominamy, że jeśli ktoś ma jakąś historię z UFO, jeśli ktoś był porwany, prawda, jeśli ktoś tam na przykład nie spożywał obiad, na przykład z, z przybyszami z innej planety, albo nie wiem, grał z nimi w dżungę, to też prosimy się podzielić taką historią. Albo, jeżeli ktoś ma taką sytuację, że gdy um, kosmita lądował, on jadł kanapkę. Mhm. Chcę, chcę sprawić, żeby Artur Rojek do nas napisał po prostu scenariusz dla moich sąsiadów. Nieważne, dobrze. Zachęcam oczywiście do odzywania się, do dzielenia się tymi historiami. Mogą się pojawić w naszym kolejnym odcinku. No to co, Bartek? To się żegnamy. Do usłyszenia. Cześć. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.